Będziemy dzisiaj mówić o Scratchu Juniorze. Może byście spróbowali coś na czacie do mnie napisać, to bym wiedziała, kto jest. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze będzie dochodził, to się dopisze. Na razie jest nas 23 osoby, z tego co widzę. Skacze między 21 a 23. Nie wiem, jakie macie doświadczenie z pracą w Scratchu Juniorze. Warto by było sobie teraz wziąć wasze tablety i otworzyć sobie Scratcha Juniora, bo będę się starała to wszystko, co będziemy dzisiaj robić, robić powoli, żebyście nadążyły. Jest jakiś. O, nadążyli? Widzę, że mężczyzna jakiś jest. Czyli trzeba będzie się pilnować. Zaczniemy od czegoś łatwego. Mam nadzieję, że pozwoli na to na rozgrzewkę. Jeżeli ktoś nie będzie umiał nadążyć albo z czymś będzie miał problem, to proszę pisać na czacie. To wrócimy do tego. Poczekamy, powtórzymy coś, a jeżeli czegoś nie będziemy wiedzieć, no to spróbujemy wspólnie coś rozwiązać. Będę widziała tylko to, co piszecie, bo będę udostępniała wam swój pulpit, więc po prostu czasami zanim coś zauważę, to poczekajcie. Może czasami dwie albo trzy osoby niech napiszą, albo ktoś niech puka dłużej, że coś mu nie idzie. Bo tak jak mówię, będę widziała swojego Scratcha, a kątem oka tylko będę obserwowała to, co się dzieje na czacie. Więc teraz ja się przyłączam na mojego Scratcha. I także was proszę, żebyście swojego Scratcha włączyli. Czy wszyscy widzą mojego otwartego Scratcha? Ok, dobrze, to rozpoczynamy. Klikamy na domek i rozpoczynamy nowy projekt. Na początek zrobimy sobie taki projekt, który dzieciaki bardzo lubią. W kosmosie będziemy lecieli rakietą, więc kod nam jest niepotrzebny. Przytrzymujemy go dłużej, pojawi się nam ten X i możemy się go pozbyć. Teraz sobie wybierzemy trzy postacie, które będą nam potrzebne na tym tle. Pierwszą z tych postaci, no to będzie nam potrzebna rakieta. O, witam, Anna dotarła do nas. Szukamy, gdzie jest nasza wspaniała rakieta. Wybieramy i potwierdzamy u góry. Dobrze, ustawimy sobie ją trochę niżej. Będzie nam potrzebna też Ziemia, więc szukamy teraz albo inna planeta, bo nie wiem, czy to jest nasza Ziemia. Wybieramy sobie. Potwierdzamy. I jeszcze będzie potrzebny nam księżyc. Będziemy chcieli zasymulować ruch księżyca i Ziemi i ruch rakiety. Będzie to
O, pokryłam się jedno z drugim. Książka w lewej stronie. Czy wszystkim się udało otworzyć i zrobić te trzy duszki? Okej. Dobra. To możemy iść dalej. Musimy teraz zrobić wrażenie ruchu, czyli będzie się nam musiała ziemia poruszać z lewej na prawo, a księżyc z prawej na lewo. A nasza rakieta z góry na dół. Nie, z dołu do góry. Da się to tak zasymulować, że to po prostu będzie przechodziło z jednej strony na drugiej i potem wracało z tego samego miejsca. Więc teraz, kiedy jesteśmy przy księżycu. A nie księżyc. Wybieramy sobie, ale czyni mi ten księżyc tutaj. Na moment. Księżyc mnie nie słucha. O, nic nie się nie wybrało. Dobra. Księżyc się zbuntował, więc zaczniemy od rakiety. Tak się może zdarzyć, że czasami coś nie wychodzi w tym momencie. Można do tego wrócić spokojnie później. Dobrze, to zasymulujemy teraz podróż rakietą do góry. Będzie to tak wyglądało, że będzie cały czas leciało do góry. Wybierzmy sobie, że po kliknięciu w zieloną flagę będzie się nam przesuwać nasza rakieta do góry. Wybieramy klocki ruchu i z tych niebieskich klocków ruchu trzeba wybrać teraz szkałeczkę, która pokazuje, że idzie do góry. Tutaj nie zmieniamy tej wartości, zostawiamy to, że jest 1, ale wybieramy teraz klocek czerwony, który odpowiada za zakończenie naszego programu i tutaj wybieramy to, żeby cały czas nam ta operacja się powtarzała. I teraz możemy klikając na zieloną flagę sprawdzić. Widzimy, że ona się cały czas porusza do góry. Leci? Dzień dobry, Zdzisława. Czy u Was też leci? Ok. Jeszcze jedną rzecz sobie ułożymy. Ok. Dobra, zatrzymamy ją na tym czerwonym przycisku. I teraz tak. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wybierzemy sobie jeszcze raz tą flagę, bo widzimy, że te wszystkie i rakieta, nasza planeta i nasz księżyc, one są wszystkie za duże. I zajmują, że tak powiem, za dużo miejsca naszej planszy, więc trzeba by było teraz zrobić coś, żeby to się nam zmniejszyło. Więc ustawmy sobie jeszcze raz. To bym tu przesunęła, żeby nam to zrobiło za pierwszym razem. Wybieramy jeszcze raz po kliknięciu zieloną flagę i tu w człowieczka wybieramy ten klocek, na którym mamy zmniejszenie. I teraz sobie sprawdzamy, czy zmniejszy się nam ta rakieta i czy będzie dalej leciała. Okay. Jak sądzicie, chyba trzeba by było ją troszeczkę jeszcze zmniejszyć. Chyba jeszcze nadal jest za duża. Zatrzymamy ją, klikniemy i teraz po lewej stronie na dole powinien się wybór naszych cyfr pojawić. Ja myślę, że możemy ją zmniejszyć o 6. Zobaczymy. Czy faktycznie? Myślę, że teraz chyba już może taka zostać. Jeżeli ktoś chce ją mieć mniejszą lub większą, to po prostu tą cyfrę, którą tam ma na początku, musi sobie zmniejszyć. Albo ustawić tak, jak mu będzie pasowało. O, witam.
Edyta dotarła do nas i Dominika. Dla tych, którzy są nowi, to symulujemy teraz ruch rakiety i ruch Księżyca i Ziemi. Chcemy, żeby one się poruszały. A potem jeszcze studiujemy coś takiego, żeby dziecko mogło przesunąć rakietę w momencie, kiedy miałaby się zderzyć z Ziemią albo z Księżycem, żeby po prostu nie zrobiło nam się wielkie bum. Może chwileczkę poczekamy na tych, których nie ma. Ten skrypt jest pierwszy, jeżeli to nic więcej na razie nie ułożyliśmy, więc myślę, że będzie łatwo nadrobić. Dobra, zatrzymam rakietę, żeby nam nie wyleciała. Teraz proponuję przeciągnąć sobie to, co jest, służyło, te klocki, które nam służyły do zmniejszania rakiety. Proponuję je złapać i przeciągnąć na ziemię. Winiście taki charakterystyczny. O, Mieczysława dotarła do nas. Witam, witam. Powinniście usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk przy przesunięciu tego. I teraz sprawdźcie przy Ziemi i przy Księżycu, który jest albo taki biały, albo nie wiem co, ale ja go nie widzę w ogóle. Czy u Was widać Księżyc na dole? Aha, czyli on ma taką właściwość, że się po prostu nie wyświetla. Zobaczcie, przy Księżycu Ziemi, ten skrypcik do zmniejszania nam się pojawił. I teraz jak naciśniemy na zieloną flagę, wszystko się powinno pozmniejszać. Jest? Co nie, bo nie wiem. Ok. Czyli mamy małą Ziemię, mały Księżyc i małą rakietę. Dobra? Muszę się pytać, bo ja po prostu nie widzę, co robicie, tylko wy widzicie to, co ja robię. Dobra. Mamy Ziemię małą i teraz byśmy musieli zrobić ruch Ziemi, żeby się nam poruszała Ziemia od lewej do prawej. Czyli znowu musimy wrócić do początku, do bloków początku. Wyciągamy sobie naszą flagę. I znowu idziemy do ruchu. Tym razem będziemy musieli inny klocek wybrać, bo chcemy iść z tej strony na to. I też wystarczy, żeby to był jeden krok, bo on się będzie po prostu i zwyczajnie cały czas zapętlał, tak jak było w poprzednim skrypcie. Sprawdzamy. Na razie się niby zderzyły, ale jeszcze to przeżyjemy. Dobra. To teraz w podobny sposób musimy zrobić nasz księżyc. A, dobrze, czyli jeszcze Urszula do nas dotarła. Cieszę się, że Ci się udało dostać do nas. Ok, dobra. To teraz dodajemy do księżyca. Myślę, że teraz już do nikogo nie będzie trudne. Dodajemy, kiedy klikniemy w zieloną flagę, ruch w drugą stronę, czyli od prawej do lewej. Ok. No i zapętlamy. I sprawdzamy, czy wszystko działa. Ok. Dobra. No i teraz mamy ruch Ziemi, ruch Księżyca, którego można notabene zrobić troszeczkę mniejszego niż Ziemię. Ruszają się nam te planety i teraz warto by dzieciaków zapytać w takim momencie, a co by się stało, kiedy się rakieta zderzy z Ziemią albo z Księżycem? Trzeba by coś zrobić? Ok, dobrze, cieszę się. Trzeba by coś zrobić? Jakąś reakcję, albo żebyśmy mogli uciec, czyli nie wpaść na Ziemię albo na Księżyc, albo zdarzy się wielkie boom, jeżeli się spotkają. Więc, aha, jednej rzeczy zapomniałam. Przecież w kosmosie jest ciemno. Więc wróćmy sobie teraz do naszego tła. Jeszcze raz, dla tych, którzy nie widzieli. Tutaj wybieramy tą
łączkę u góry, to jest nasze tło. OK. Wybieramy sobie puste tło i wybieramy to miejsce, gdzie jest pędzel. Dobra. Wybieramy czarny kolor albo ciemnogranatowy, co kto woli. Wybieramy wypełnienie i wypełniamy całe nasze tło. Potwierdzamy i popatrzcie, jesteśmy w kosmosie. Sprawdzamy, jak wygląda. Zamykamy. Proponuję nawet tutaj po lewej stronie nad naszym podglądem. Mamy możliwość zobaczenia tego w całości. Klikamy sobie, jak widać. Teraz można zadecydować po obejrzeniu już na dużym ekranie, czy ten księżyc ma zostać taki duży, czy może go zmniejszyć, czy rakietę zmniejszyć. Proponuję zostawić to dzieciakom, żeby sobie zadecydowali, jakie wielkości, bo my tu mamy ustawione wszystkie na 6, ale może będą chcieli księżyc zrobić mniejszy, ziemię większą, a rakietę jeszcze mniejszą, żeby zachować jakieś proporcje. Także to jest rzecz, z którą warto z dzieciakami porozmawiać i niech zadecydują. OK. Wracamy. Wracamy do naszego. Dobrze. Mamy pierwszą scenę, dodajemy sobie drugą na plusie. OK. Kod nam dalej jest niepotrzebny. On ma dzisiaj pH. Naciskamy na niego i pozbywamy się go. I teraz musimy zrobić tą drugą scenę, na której będzie nasze niestety boom. Czyli znowu wchodzimy tutaj na scenę. Wybieramy sobie puste. Widzicie, już mam jedno moje boom, ale my sobie narysujemy drugie, bo teraz miałam na granatowym tle. Więc znowu sobie wypełniamy jednym kolorem. Wybieramy sobie tutaj po lewej stronie linię. OK. No i boom kojarzy nam się przeważnie w kolorach czerwono, żółto, jakiś tam. Wybieramy sobie linię tej grubości, której... O, Ania 1 do nas dotarła. Witamy. Chyba, że to nasza Ania. No, potem jest problem z imionami. Dobra. Wybieramy linię i staramy się narysować boom. Nasze wielkie boom. Czyli co się zdarzy, jak się nam zderzy planeta albo księżyc z naszą rakietą. Tu się dzieci mogą wyżyć, a lubią to zrobić. Dobra, ja mam moje boom. Jak tam wasze boom? Macie efekt zderzenia? Tak? Udało się? O, to dobrze. Czyli zatwierdzamy sobie znowu. OK, dobra. Zatwierdzamy. Mamy boom na drugim, widzimy. I teraz taką jedną rzecz. Poczekam, aż wszyscy napiszą, że mamy. Dobra. U góry po prawej stronie mamy taki pomarańczowy czworokąt. Jest on nam często potrzebny do tego, żeby zapisywać co jakiś czas nasze zmiany, bo niestety rzeczywistość jest taka, że zawiesza nam się czasami nasz tablet i potem mamy problem. Dobra, to zrobimy sobie, zapiszemy go sobie kosmos. Ja już będę miała chyba kosmos 1, bo już jeden zrobiłam. I naciskamy zatwierdzone. Jak się zapisało, to taki wspaniały dźwięk mamy. Udało się wszystkim? OK. I proponuję dzieciakom zwracać na to uwagę, żeby często to robiły, bo też mi się już kilka razy zdarzyło, że zapisało, ale do pewnego miejsca. Potem ostatnich wyników pracy już niestety nie było i był problem. Dobra. Wracamy do naszego pierwszego tła.
Mamy księżyc, mamy rakietę i mamy Ziemię. I teraz musimy zrobić, co się zdarzy, jeżeli księżyc czy Ziemia, to znaczy dokładnie, jeżeli rakieta, dokładnie w tym momencie, jeżeli rakieta zderzy nam się z Ziemią albo z Księżycem. Czy ktoś wie, co powinnam wybrać, żeby z żółtych klocków, co powinnam wybrać, żeby móc zareagować na zderzenie? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty czy piąty klocek? Ma ktoś jakąś propozycję? Okej. Tak, trzeci. Tutaj mamy, to prawda, ludziki. Ludziki jako te, które się spotkały, ale generalnie tu chodzi o spotkanie jakiegokolwiek naszego duszka. Dobra, więc teraz sobie idziemy do tego, że jeżeli one się spotkają, czyli jeżeli rakieta dotknie innego duszka, który tutaj chodzi, to powinien przeskoczyć nam na drugą planszę. Więc idziemy na koniec. I powinno nam przerzucić na drugą. OK. I sprawdzamy, czy tak się dzieje faktycznie. Nie zdarzyło się. Poszło. Jest? Czy u kogoś się też katastrofa zdarzyła? Co byście tam narysowali, że wielka katastrofa? Dobra, wracamy. I teraz trzeba dać dzieciakom taką możliwość, żeby mogły rakiety uratować. Czyli wracamy sobie znowu do rakiety, do rozpoczęcia i wybieramy ten klocek, który odpowiada za to, że kiedy naciśniemy, coś zgubiło mi się tu. No tak, popatrzcie, gdzie ja ułożyłam spotkanie. Do was mówię, że musi się rakieta spotkać, a ułożyłam spotkanie na Księżycu. To tu jeszcze pana Twardowskiego nie ma. Dobra, wyrzucam to tu, jeżeli ktoś też zrobił na Księżycu, to musimy poprawić, bo chodzi o to, że jeżeli ustawimy to na Księżycu, to musielibyśmy także ustawić na Ziemi. A tu chodzi o to, żeby to było jedno, bo to rakieta ma spowodować bum. Dobra, czyli jeszcze raz to układamy. Jest ważne, żeby zwracać uwagę, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Dlatego mi to z Ziemią nie zadziałało. Dobra, jeszcze raz. Jak ktoś był czujny i zrobił to na rakiecie, to jest do przodu. Dobra, sprawdzamy. O, od razu było bum. OK. Dobra. To teraz trzeba zrobić tak, żeby można było rakiety uratować przed zderzeniem. Idziemy znowu sobie do ruchu. Wybieramy, kiedy dotkniemy naszego duszka. OK. I teraz tak. Kiedy dotkniemy naszego duszka, powinna być możliwość przesunięcia go trochę w dół. Żeby po prostu zwyczajnie się nie zderzył z naszymi obiektami, które tu mamy. Więc sobie idziemy tu i wybieramy klocek z ruchem w dół. OK. No i próbujemy. Proponuję przejść na cały ekran. Puścić sobie to. I teraz pilnować, bo niestety w testowaniu jestem do tyłu. Tu na dole są takie strzałki, które pozwalają nam przechodzić. Dobra, jeszcze raz. Ja zawsze mówiłam, że w testowaniu dzieci są lepsze ode mnie.
Sprawdź, czy komuś się udało zatrzymać rakietę przed śmiercią. O, tym razem się udało. No. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy. Proponuję jeszcze zrobić coś takiego. Aha, to się nie. Dobra. Dobra. Czy u wszystkich? Dobra. To zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, żeby nie chodziło, nie poruszało się nam, nie poruszał się nam Księżyc i Ziemia tak samo. To tutaj w tym fioletowym klocku, który odpowiada nam za znikanie, powiększanie, mówienie, wybierzemy sobie teraz. A nie, przemyłam. Przepraszam, bardzo przepraszam. Pomarańczowym klocku? Dobra. Powiedzmy, że to jest pomarańczowy. Tutaj można dołożyć, że prędkość, z jaką się będzie nam poruszał. I tutaj popatrzcie, jak rozwiniemy, to mamy normalną, szybszą i jeszcze szybszą. Damy sobie, żeby Ziemia się nam bardzo szybko poruszała i próbę robimy. No, od razu mi się błąd zrobiło. Zapomniałam, że miałam go ratować. Dobra, jeszcze raz. Czy widać różnicę teraz w ruchu pomiędzy nimi u Was? O, bo mi się stało. Tak? Dobra. Okej. To postaramy się teraz wrócić i do Księżyca dołożymy. Ojej. Do Księżyca. Dołożymy, no nie, do Księżyca dołożymy sobie to poruszanie się najwolniej, ok, ratowanie, jest, dobra. Ja proponuję naprawdę zmniejszyć tą rakietę, bo niestety ona tutaj nie ma życia wśród nas. I teraz faktycznie weźcie sobie, wejdźcie tam, gdzie mieliśmy zmniejszenie. Zmniejszcie sobie ją na 8 albo nawet na 9. I proponuję jeszcze też przesunąć u góry, koło flagi mamy możliwość przywrócenia wartości początkowej, więc proponuję trochę ziemię niżej ściągnąć, żeby po prostu nie było takich problemów, że one są za blisko siebie i po prostu za mała jest odległość pomiędzy nimi. Dobra, teraz może się nawet uda. I to też warto, żeby dzieciaki poeksperymentowały, jakiej one będą wielkości i co spowoduje, że spotkają się. No widzicie, teraz mi się to tak ułożyło, że będą latać cały czas, nic z tego nie będzie. Ok. Z tej gry można całkiem, o, jednak się rozwaliły. Z tej gry można przejść w ten sposób, można ją w ogóle przerobić na coś takiego, co pewno sami znacie. To była też jedna z pierwszych gier, które sama poznałam na komputerze, że zamiast naszych planet mogą jeździć równie dobrze auta, a my chcemy przejść na drugą stronę ulicy. Albo cokolwiek innego. Może być dużo więcej tych obiektów, które się nam będą poruszały, a my chcemy po prostu zrobić coś takiego, żeby choćby to pozwolić dzieciakom, żeby zadecydowały, co będzie się poruszało po tej, naszej planszy, bo jedni wybiorą auta, a drudzy coś innego. I warto sobie to wtedy zrobić tak, żeby oni sami też prędkością tu posterowali, no bo to jest jednak jakaś atrakcja, jeżeli one się nie poruszają z tą samą prędkością. I
można naprawdę wtedy zagrać. Dobra, to była taka rzecz, że żeśmy tylko tą rakietą w dół sterowali, bo to miało być coś prostego. Bardziej, że jak coś z dziadkami zaczynamy, to z grubej rury nie można zaczynać, bo zdążą zapomnieć. Myślę, że warto teraz zapisać te nasze zmiany. Ok. Dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, jak to można wykorzystać inaczej? Co by można tutaj zasymulować dzieciakom, żeby coś innego było niż tylko kosmos? Czy auta? Co chłopcy zawsze niby myślą. Halo, halo, jest tam ktoś? O, dobrze, bo już myślałam, że straciłam z wami kontakt. Bo nie widzę, że ktoś pisze, to nie wiem. Okej, okay, dobra, dobra. Czy wszystkim się udało? Rakieta lata? Bum jest? Dobra, dobrze. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobrze. Teraz może przejdziemy sobie do następnego projektu, którym zrobimy sobie kółko i krzyżyk. Znacie kółko i krzyżyk, myślę, że nie będzie problemu. Tu nie będzie niczego takiego, żebyśmy coś programowali, ale pozwala to potem dzieciakom, jak przejdziemy na duży ekran, po prostu zwyczajnie dwie osoby w coś zagrać. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc można spokojnie tutaj zagrać w coś takiego. Aha, nie powiedziałam. Ja wiem, że 4 godziny to jest dużo. 3 godziny to nasza praca, że będziemy sobie jakieś gry tutaj wspólnie robili. Nie po to, żebyście to się przejmowali tym, że tego jest strasznie dużo. Jak będziecie mieć zapisane, to sobie po prostu do tego wrócicie i po kawałku zrobicie z dzieciakami albo przerobicie według własnego pomysłu. Wykorzystacie na kilku lekcjach, ale zrobimy sobie też przerwę techniczną, bo wiadomo, że 3 godzin to nikt nie wytrzyma w jednym miejscu, więc jak już będziecie czuli, że opadacie sił, żebyście się czegoś napili czy coś takiego, po prostu piszcie przerwa, przerwa i zrobimy przerwę. Ok, dobra. To teraz najprostsze kółko i krzyżyk, czyli wracamy sobie do naszego domku, dajemy następny projekt. Ok. Kotka sobie wykorzystamy. Ok. I teraz uwaga, nie wiem, czy to znacie, ale teraz zrobimy coś takiego, że będziemy mieć dwa koty. Ten złapiemy go z tej strony i przeciągamy. Ok. Mamy dwa koty. Jest? Czy udało się? Macie dwa koty przez przeciągnięcie? Jak komuś się nie udało, to niech pisze. Bo wiem, że czasami dopiero za którymś razem się udaje. Skracz się komuś zaciął. A da się go wyłączyć? Ok, próbuj. Dobrze, mamy dwa kotki. Za długo przytrzymałam. Spróbujemy teraz zrobić tak, żeby każdy kotek był innego koloru, bo raczej dzieciaki będą się chciały odróżniać i wiedzieć, który jest który. Dobra. Zmienimy pierwszego kotka, klikając na ten pędzelek. I teraz wybieramy. Ja proponuję kotka nietypowego, będzie żarówiasto-zielony. Klikamy, zmieniamy mu wszystkie kolorki i mamy zielonego kotka. Zapisujemy kotka. Czy udało się Wam zmienić kolor kotka? Ok.
Wiecie, to nie jest wcale takie jasne, bo u mnie na tablecie, jak ja sobie nie zmniejszę tej przestrzeni, na której jest kotek, to muszę szczelać, gdzie on trafi, żeby mi go pokolorować. Dobra, mamy jednego. Jakiego macie kotka? Też zielonego? Czy jakiś inny kolor wybraliście? O, Emilka, udało się. Dobra. Dobra. Okej. Okay. O, różowe. Dobra, tego kotka musimy teraz odwrócić, bo trudno, żeby on się nam patrzył w drugą stronę. Raczej jak coś robimy, czarny kotek, te białe łapki. Trudno, żeby ktoś stał do kogoś tyłem, prawda? Okej. Okay. Trudno, żeby ktoś stał do kogoś tyłem. Dobra. I teraz tak, żeby to zmienić, to wykorzystujemy. O! Chociaż właściwie to mogę wyjść tu. Wróci mi się kotek? Nie. Aha, zapomniałem. To u mnie to działa. Działa, tylko nie. Dobra. Wracam do kotka. Dobra. Jestem w kotku numer 2 i wyciągam sobie w lewo. Naciskam raz. Widać, kotek się zmienił. Obrócił się. Klocek niebieskich z ruchu wyciągamy. Raz naciskamy. Kotka przesuwamy. Obrócił się w drugą stronę. OK. Dobra. Czarny, zielony. Dobra. Jasno-niebieski. Pięknie. Mamy dwa koty, tak? No to trzeba by było dla nich teraz zrobić jeszcze kółka i krzyżyki. To wchodzimy sobie na plusik. Bierzemy pustą planszę. Naciskamy na pędzelek. I tutaj mamy już gotowe kółeczko. Krzyżyk będziemy musieli zrobić sami. Jeden kotek był zielony. O, właśnie mam. Czyli zrobimy mu kółeczko. A, dobra. Zapomniałam. Wybierzcie sobie tą największą grubość do tego kółeczka, albo tą przedostatnią. O, dobra. Myślę, że teraz będzie dobre kółeczko. Zatwierdzamy. Mamy jedno kółeczko. I teraz korzystamy z tego samego, co było przed chwilą. Poprzesuwamy sobie, żeby mieć tak cztery kółeczka. No, słuchaj mnie. Jest. Przesuwamy. No, jeszcze. Oj, nie wiem, czy mi wskoczy. Wiecie, czasami się niestety nie udaje. O, no, słuchaj mnie. O, widzicie, zupełnie gdzieś indziej mi myszka poleciała. Chyba to palce muszę zrobić. Okej. Okay. Dobra, sprawdzę, ile ich mam, bo one się często nakładają jeden na drugi. Sobie je ułożę. No, za długo je trzymałam. O, jednak mam cztery, myślałam, że nie mam. Okej, okay. Nie, nawet pięć, patrzcie. Bogaci jesteśmy w kółeczka. Dobra. Łóżcie sobie z jednej strony. Hop, hop, hop. O, no. Dobra, kółeczka z jednej strony. Macie? Pokopiowały się? Okej. Dobra. No to teraz dodajemy sobie krzyżyki, czyli znowu bierzemy pustą planszę. Aha, dobra. To był pomarańczowy kotek, tak? Okej. Staramy się teraz, wybieramy sobie linię i staramy się mniej więcej tej samej wielkości, której, o, zapomniałam znowu, muszę zmniejszyć, tej samej wielkości, której zrobiliśmy kółko, postarajmy się teraz narysować krzyżyk. No, taki trochę krzywy, ale myślę, że do grania się nada. Jest? No i robimy dokładnie to samo, co przed chwilą, czyli przenosimy nasze krzyżyki
Tak, żebyśmy ich tam trochę mieli w zapasie. O, znowu mnie myszka nie słucha. Obraz narobiła się. Muszę palcem popracować. Okej. Zanieście sobie ich tam kilka. Okej. Poustawiajcie tak, żebyście widzieli, ile ich tam macie. Okej. Chyba mamy tyle samo co kółek, więc na 5. Jest? Okej. Dobra. No to trzeba będzie teraz narysować planszę, na której będziemy grali. Bieramy puste. Pędzelkiem i postaramy się narysować planszę. Wybieramy czarny kolor i staramy się ten przedostatnią grubość wybrać i staramy się narysować miejsce. Ojejku, ale krzywo jest, no ojej. Wcale nie jest łatwe rysować prostą linię. Zanim się uda, tak naprawdę to trochę czasu minie. Dobra. Okej. O, myślę, że taka może być. Zatwierdzone. Chyba ją trochę za wielką zrobiłam, bo nie mam gdzie kółek trzymać i krzyżyków. Do poprawki. Wybieram nowe. I jak widać, trzeba zrobić trochę mniejsze. Metodą prób i błędów dojdziemy do takiego, które się nam. O, ja znowu mnie nie słucha. Myszka. Jak komuś wyszło tak jak mi, że jest za duże i nie ma gdzie trzymać kółek i krzyżyków. Musi sobie poprawić. Bo inaczej nie będzie miejsca, żeby zagrać. Myślę, że tym razem będzie lepiej. Ok. Mamy miejsce na granie. Aha, jak odwrócić kotka? Dobra, to jeszcze raz na tym pokażę i potem go wrócę, dobra? Klikamy na kotka. Czekaj, czekaj, muszę przejść do góry. No, dobra. Obrócę tego zielonego, a potem go wrócę. Mam zielonego kotka. Wyciągam sobie strzałkę. W przeciwnym kierunku niż on jest. Klikam. Widzisz? On zrobił krok, tak jakby w drugą stronę. A teraz go wrócę za pomocą drugiego. Tu nie ma czegoś innego, musimy wykorzystać te klocki. Jest? Udało się? Już wszystkie klocki, wszystkie kotki pozamieniane. O, dobra. Jest? Ok. No i teraz możemy przejść. Ok. Teraz możemy przejść na duży ekran. Sami ze sobą możemy zagrać. Sprawdźcie, czy umiecie zagrać w kółko i krzyżyk. Ok. Czekajcie. To może się okazać wcale nie takie łatwe. Ale myślę, że dzieciakom się to spodoba. Ok. Oj, znowu mnie kółko nie słucha. Wiecie, samemu to tak trochę głupio. Ok. No nie. Wygrałam sama ze sobą. Udało się wam wygrać? Jest? Ok. Wygrałaś, to fajnie. Fajne uczucie wygrać.
Dobra. Wracamy. Zapiszmy sobie to kółko w krzyżyk, żeby potem nie było problemu. Ok, widzę, że większość już ma. Jeszcze na dodatek powygrywała. Dobra. Wyjdźmy na razie z tego kółka i krzyżyka. Zrobimy sobie teraz czarodzieja. Czy komuś to sprawiło jakiś problem? Ok, dobra. Nikomu się nic nie zawiesiło albo nie chciało zrobić? No to różnie bywa. Ok, dobra. To przejdziemy sobie do czarodzieja. Do czarodzieja sobie przejdziemy. I spróbujemy sobie wykorzystać coś, co jest w początku. Kocka początku. Tutaj mamy taką kopertę, gdzie nadajemy list i gdzie odbieramy list. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, czy robiliście coś takiego, ale zrobimy sobie taki mały projekcik, gdzie wykorzystamy właśnie te koperty, które pozwalają na to, żeby jeden duszek wysłał za pomocą tej koperty innemu duszkowi jakąś wiadomość i tamten po odbiorze tej wiadomości wykonuje coś. I my sobie teraz tego kotka usuniemy i zrobimy sobie czarodzieja, który będzie kogoś czarował. Gdzie jeszcze ludzi? O, jest. Dobra. Czarodzieja mamy. Albo jak ktoś woli, to tu jest taka wróżka. Jest wszystko jedno. Wszystko jedno, czy to będzie czarodziej, czy wróżka. Niech każdy według własnego upodobania wybierze postać, która będzie czarowała. Ok, ja mam czarodzieja, można równie dobrze wróżkę wziąć. I teraz tak. Ok, dobra. Myślę, że to jest dla dzieciaków ważne, że mogą wybrać, czy będzie czarodziej, czy wróżka. Wybieramy sobie teraz tło, no bo chcemy, żeby się to gdzieś działo. Ja nie wiem, może być w lesie, może być na plaży równie dobrze. To byśmy tu wzięli. Na księżycu już nie, bo już byliśmy dzisiaj na księżycu. Więc myślę, że możemy sobie wziąć, że będzie w parku. O, na przykład. Ale jak ktoś woli inne miejsce, to inne miejsce. Ok. Dobrze. To teraz po co cała ta operacja? Właśnie, żeby pokazać to dzieciakom, że jak jedna postać wyśle list, a druga go odbierze, to wtedy się może coś konkretnego zdarzyć. No więc spróbujemy zrobić coś takiego, żeby nam czarodziej jakąś postać zaczarował, tak, że ona na chwilę zniknie, a potem się pojawi. No więc, żeby się coś takiego zdarzyło,
To zrobimy coś takiego, że jak dziecko kliknie sobie na czarodzieja, czyli wybieramy ten klocek, to zostanie wysłany list. Popatrzcie, tutaj sobie wybieramy nawet kolory. Na razie tego koloru nie wybieram. Wybiorę go, jak wybiorę postać, którą zaczaruje mi mój czarodziej. Tu tam są różne kolory, i wtedy warto, żeby dzieciakom pokazać, że będzie albo według tego, kto wysyła, albo do kogo. Chociaż właściwie to teraz powinna być tego, kto wysyła. Dobrze, kogo byśmy tu mogli zaczarować? Żabę. Ale księcia nam się nie zamieni. Dobra, to ja sobie wybiorę tutaj takiego balonia. Okej, biorę balonia z tego. Obrócę go w drugą stronę. Pamiętacie już, jak to zrobić? Wyciągam. O, może być. Może. Może być. Obrócę sobie mojego balonia z tego w drugą stronę, tak żeby się patrzył na mojego czarodzieja. Ojej. No, wyrzuć się. Dobra. Udało się? Patrzą się na siebie. Dobra. Wrócę do mojego czarodzieja. Wybiorę tu niebieską wiadomość, bo on jest niebieski. Czyli niebieski wysyła niebieską wiadomość. Okay. Teraz przechodzę na mojego kolegę różowego z żarówką. Chyba ma żarówkę na głowie. Takie mam wrażenie. I teraz tak, przechodzę znowu do początku. I kiedy otrzymam wiadomość, tą niebieską, od czarodzieja. No to co się powinno zdarzyć? Powinien nam na chwilę zniknąć, a potem się pojawić. Okej. Czyli powinien, tu przechodzimy do fioletowych. Jest, że znika. Okej. Zniknie nam. Tak. Pomarańczowych jest. Ile ma trwać jego niewidzialność? Damy 10 sekund, a potem zobaczymy, czy to zmienimy, czy to zostawimy. I potem się nam powinien pojawić. OK? No więc dobrze. Klikam w czarodzieja. Jest? Sprawdźcie, czy faktycznie zdarzyło się, że ta postać, która wysyłała list, spowodowała, że druga na chwilę zniknęła. Jest? Okej. Aha, gdzie jest zegar? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W piątym kolorze, czyli pomarańczowy. Tutaj pierwsza rzecz. Jest? Lidia, znalazłaś? Okej, tu jest zegarek. Tu jest czas, tu jest zatrzymanie, tu jest ta prędkość i powtórki. Jest? Wszystkim się udało? Zniknęło, ale czy pojawiło się? To, że zniknęło, to nie wystarczy. Musi się pojawić potem. Okej. Dobra. Myślę, że ten mój stworek cieszy się z tego, że się pojawił, więc można wykorzystać w ruchu. Tu są podskoki. Widzicie? Warto by było wykorzystać te podskoki. I teraz tak, jak tutaj dopiszemy inną cyferkę niż jest, to zobaczycie, że, a zresztą sami sprawdźcie, co będzie jak. Dołożymy tu kilka podskoków, tylko każdy będzie miał inną cyferkę. Zobaczycie, co się będzie działo. Powpisujcie sobie jakieś wartości tam. Ja jeszcze nie, o ja. Chyba nie wyszło. Sprawdźcie. Ja na razie nie będę naciskać.
Sprawdźcie, co się porobiło. A, co widzicie? OK. No jak, dobra. Dobra. Skacze za każdym razem wyżej, jeżeli każda liczba jest większa, bo on skacze na tą wysokość, którą myśmy tu wpisali, więc jeżeli będzie pierwsza wyższa, każda następna wyższa, to tak. A jeżeli któraś będzie niższa, no to skoczy na tą wysokość. Ja mam 2, 5 i 3. No właśnie, tak, jak, tak, właśnie. Masz 3, 5, 8, no to będzie coraz wyżej. Ja mam 2, 5 i 3, więc środkowy podskok jest inny. OK. Czy wszystkim skacze? OK. Dobra. To był tylko taki wstępniak potrzebny do tego, żeby zrobić inną grę, gdzie po prostu tych kopert będzie więcej potrzebnych po to, żebyśmy mogli sterować strzałkami. Ale myślę, że to też jest rzecz, która dzieciakom trochę zajmie. Zresztą ci, którzy już to robili, to wiedzą, że to się podoba. Mogą to faktycznie być smoki, bo to chłopaki też u mnie wybierali. Mogą być właśnie tamta wróżka, która coś robi. No i można wtedy dzieciakom spokojnie zostawić swobodę, co oni zrobią, że się faktycznie pokaże po tym, jak dostanie ten list. Co się będzie działo, może ktoś będzie fruwał, skakał, obracał się. Obroty też mają wzięcie. Właśnie, wróżki, motylki dla dziewczyn. Całkiem dobrze może być, ale powiem, że czasami niektóre dziewczynki wyciągały czerwone autko, więc to wcale nie jest takie, wiecie. I by się wydawało pierwsza klasa, ale czasami jest autko, wcale nie nic innego. Dobra, czyli możemy sobie to teraz zapisać i proponuję zapisać według tego, co zrobiliście. Ja mam czarodzieja, ale jeżeli ktoś ma wróżkę albo smoki, albo coś innego, no to sobie niech zapisze tak, jak to było. Okej. A, no właśnie, albo piłka można. Równie dobrze może być i tak. Jak naciśniesz, to strzelisz gola na przykład, nie? Poza tym, jak mamy tych postaci więcej, to one też mogą coś zrobić. Dobra. Okej. To teraz z tego króciutkiego projektu skorzystamy z tych właśnie rzeczy związanych z kopertami i spróbujemy sobie zrobić formułę 1. Taką trochę dziwną. OK. Wybieramy sobie następny pusty. O, spotkanie z czarodziejem. No dobrze. Proponuję z tak z własnego doświadczenia z pracy z dzieciakami uczulać ich na to, żeby zapisywali swoje projekty zgodnie z tym, co tam jest. Potem jak tych projektów już narośnie, a przecież nie tylko robimy gry, czasami jakieś opowiadanie sobie po prostu zapisujemy w postaci tutaj animacji. Jeżeli będą to zapisywać w sposób, który potem im tego nie przypomni, no to będzie problem. Co z tym zrobić? Która to rzecz i klikanie po różnych rzeczach. Dobra, OK. Kotek tym razem znowu nam niepotrzebny. OK. Przed chwilą do kółka i krzyżyka rysowaliśmy tą planszę, na której się układa kółko i krzyżyk, tutaj na tle, na scenie. Na scenie układaliśmy, rysowaliśmy to, ale teraz będzie nam potrzebne to, żeby labirynt, po którym będzie jeździło nasze auto, był duszkiem z tego powodu, że będziemy chcieli, żeby inny duszek na niego reagował. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak coś projektujemy, czy będzie nam potrzebne to, żeby się te dwa duszki, właściwie jakaś interakcja zachodziła, czy interakcja jest nam niepotrzebna i wtedy sobie to na scenie rysujemy tutaj. Spokojnie. Teraz w tym momencie
będzie nam potrzebne, żeby pomiędzy labiryntem a naszym Ferrari, kto narysuje, zachodziła interakcja. Więc dodajemy sobie z tego nóżka i narysujemy sobie nasz labiryncik. Można to albo za pomocą prostokątu sobie coś tam dorysować. Ok, a nie, prostokątu bo nie wygumuję go. Dobra. To rysujemy, usiłujemy narysować jakiś labirynt, z którego będzie musiała nasza formuła 1 wyjechać. O ja, rozjechał mi się. No. Ok. O, mama mi. Coś mi te kreski nie idą. Narysujcie sobie na tyle skomplikowany, na ile chcecie. Wiadomo, że na początku on może być łatwiejszy. No, tu z auto nie przejedzie. Potem możecie go bardziej skomplikowany zrobić. To zależy, jak dzieciaki będą potrafiły coś zrobić. Dobrze, myślę, że taki wystarczy. Ok. Teraz ten mój labirynt, z którego to auto będzie musiało wyjechać, jest trochę za mały, więc znowu sobie skorzystamy z naszych klocków, żeby spowodować, że będzie on większy. Wchodzimy tutaj do postaci, wybieramy tu, gdzie mamy powiększenie na fioletowych naszych klockach i dopasowujemy sobie go tak, tyle razy klikamy, żeby się nam tu zmieścił. Przesuwamy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Oj, za długo go wytrzymałam. No, czemu on się nie chce przesunąć? Brak współpracy. No nie. Labirynt dzisiaj wybyk nie lubi. No, dzieci. Dobra. Dobrze, zostanie taki. Nie chce być większy. Udało się zrobić labirynt, powiększyć. Opa, już mi coś tutaj. Tak? Chciałabym, żebyście wszyscy mieli, żeby zanim zaczniemy następną, żeby już się udało wszystkim narysować labirynt i powiększyć sobie go tak, żeby już było wszystko ok. Dobra. To teraz sobie dodajemy drugiego duszka. Też go będziemy musieli narysować. Będzie to nasze autko. Można sobie skorzystać z prostokącików. Ok. Narysować sobie jakieś tam, nie wiem, może czerwone Ferrari. Dobra. Widzę, że sukcesywnie wszyscy piszą, że mają. Przypominam, jesteśmy znowu w duszkach. I teraz nasze Ferrari będziemy rysować. Ok. Dobra. Narysujemy sobie nasze Ferrari. Ok. Jakie będzie, takie będzie.
Och, niestety nierówne koło ma. Wygląda bardzo jak traktor. Jak to uważa autka? Bo ja mam na razie traktor. To miało być Ferrari. Dobra, u mnie będzie Ferrari w postaci traktora. No albo może to jest jeszcze model, tylko taki już pierwszy kolorowy Forda. Okej, przesuwamy sobie nasze autko do naszego labiryntu. Jest? Macie? Auto marzeń? Tak? Okej. Tak. Pociąg na wakacje. Tylko wiecie, jakbyśmy zrobili wagony, to się mógłbym na zakręcie nie wyrobić. I może być problem. Okej? Dobra. Dobrze. No to trzeba by wymyślić, gdzie to nasze autko ma jeszcze dojechać. Jasne, że ono musi tutaj dojechać. Tylko wartałoby, aby dojechało. Zmniejszyłaś, dobra. Ja starałam się od razu mały narysować, ale czasami warto zmniejszyć. Tu będzie musiało dojechać to nasze autko, więc myślę, że możemy zobaczyć, czy coś tu będzie takiego. Jak nie, no to będziemy coś rysować. Się nie przejmujcie. Nie wiem, co byśmy tu mogli wybrać. No. Myślę, że może dojechać do domu. O, tu jest taki, popatrzcie. Fajny, nie wiem, czy domek, czy garaż, czy szopa. Wybierzemy sobie to. Oczywiście to będziemy musieli teraz zmniejszyć. Ok. I znowu wybieramy z fioletowych klocków ten, który będzie odpowiadał za zmniejszenie. I zmniejszamy go tak, żeby po prostu nam tu się wpasował. O, chyba przesadziłam. Nie zmieści mi się do tego garażu. Widzicie, to wcale nie jest takie proste. Oj, już mnie nie chcę słuchać. Dobra, powiększę sobie go. No, wychodź. Wychodź, wychodź, klocku. Raz. O, myślę, że takiego garażu nie powinno być problemu. Będą żniwa. No tak, traktor jest. Stodoła jest. Będą żniwa. Dobrze. Okej. Okej. Wszyscy mają? Dobra, czego nam brakuje, żebyśmy mogli tym autem posterować? Bo nie będzie żadnego, nie będzie żniw, nie będzie zjazdu do stodoły, jeżeli nie będę mogła nic tutaj posterować. Czego mi brakuje? Zobaczcie, przejdziemy na naszą dużą planszę. Muszę stąd wyjechać, żeby wjechać do stodoły. Nie planowałam tego, że będę żniwa. Co by nam się przydało? Kodu, planu dojazdu. No nie, na razie kodu i planu dojazdu nie. Chcemy, żeby oni mogli powiększyć. Tu za pomocą... O, brawo, 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 brawo. Strzałki, tak właśnie, za pomocą palców móc w tym tu miejscu, specjalnie taki narysowałam, jak ktoś nie zrobił sobie tu miejsca, widzicie, zapomniałam powiedzieć, że tu jest miejsce potrzebne. Tak, zrobimy sobie tu strzałki. Strzałki, żebyśmy mogli właśnie tym posterować. I tutaj właśnie wykorzystamy sobie to nadawanie wiadomości listem. Czyli będziemy wysyłać za pomocą listu, bo to będzie ekspresowa poczta, DHL albo nie wiem co tam, wiadomości do naszego, u mnie traktora, do was nie wiem, niektórzy pociągu, wiadomości, które będzie nasz
Odbierał, żeby się ruszał w prawo, w lewo, w górę, w dół. Dobra. To musimy strzałki narysować. Znowu wybieramy duszka pustego, będziemy go rysować. Tu jest już pewne ułatwienie, bo mamy trójkącik. I teraz tak. Proponuję, żebyście wybrali te same kolory, które ja, bo będzie nam potem łatwo operować, co jest co. Więc weźmy sobie żółty, na największą grubość i narysujmy sobie jakiś trójkącik. Wypełnijmy mu środek też. Ok. I to będzie nasza strzałka do góry. Dobra? Ok. Czyli mam pierwszą strzałkę, przesuwam ją. Będzie miała strzałkę do góry. Ok. Dobra, rysujemy sobie następną. A właściwie nie. Nie musimy rysować. Przeciągnijmy ją tu. O, jak mnie posłucha, nie chce. O, jest. Dobra. Weźmy sobie tą drugą strzałkę. Popatrzcie, mamy drugą strzałkę. Wejdźmy. Zmieńmy ją. Dajmy jej kolor niebieski za pomocą kubełka. Dobra, mamy niebieską i tu jest możliwość obracania. Czy wszyscy widzą? Ktoś nie będzie umiał odwrócić, to niech napisze, dobra? Obracamy ją tak, żeby ona była w dół. Widzicie? Oj, za dużo. Jeszcze raz, bo mamy trochę krzywą. No, narobiła się. No, jeszcze trochę. Uparła się i nie wie współpracować. Oj, chyba. Dobra, usłyszała się. Ok. Dobra, przesunę ją w dół. Proponuję podpatrzeć tutaj, popatrzcie, dlaczego ja robię takie kolory. Popatrzcie się tutaj do nadawania wiadomości, jak przeciągnę. Popatrzcie. Tutaj mamy te właśnie, które wykorzystuję. Żółty, czerwony, fioletowy, niebieski i zielony. Dlatego wybieram takie kolory, żeby potem strzałki nam się kojarzyły z konkretnymi kopertami, bo i dzieciakom będzie to łatwiej po prostu wykorzystać, że tu jest taki kolor do wysłania wiadomości. Będzie widać od razu, że żółta koperta to taki, to ta strzałka, czerwona koperta to taka strzałka i tak dalej, dobra? Dobra, to ja na razie to usuwam. Brakuje nam dwóch strzałek. Przyciągnijmy sobie je. Zmieńmy. Tą postaramy się zrobić czerwoną. I niechże ona nam się patrzy w prawo. Aha, wypełniłam. Mamy. Oj, nie. Dobrze. Obracamy ją, żeby się nam w prawo patrzyła. Tak. Trochę, bo znowu się przesadziła. No, dobra. Och. Coś mnie ta strzałka nie chce słuchać. Będzie krzywa trudno. Mamy. I myślę, że trzecia, czwarta nasza strzałka, która będzie się w lewo patrzyła, może być. Gdzie mi zniknęła? Hello, mam dwie. Nie, mam jedną. Czyli się nie przesunęła. Co mi się tu porobiło? Nie. No, jakaś kropka mi się tu zrobiła. Muszę z nią porozmawiać. Ale tu nie widzę, coś się. No, nie wiem o co chodzi. Widzicie, kropka mi się zrobiła. A tam jej nigdzie nie widzę. Dobra. Wywalę to. Postaram się to zrobić jeszcze jeden. Tak. Czerwona i zielona. Czerwona w prawo. No. O. Nie. Widzę, że tu już przyszedł etap niesłuchania. Dobra, narysuję zwyczajnie. Nie.
Narysuję zwyczajnie, albo tam sobie wezmę. Teraz przesunę się, dobra, jeszcze raz. Czerwona miała być prawa. Dobra, obrócimy. Niestety tablet już nie spowalnia, bo to jest, ja robię tu, a widać u Was. Więc on to musi przekazać do komputera. No znowu mam jakąś białą kropkę. Nie wiem, co się stało. Dobra. Dobra. Jeszcze zielona nie została. Zrobienia. Nie dziwię się, Mirosława, że jesteś z siebie dumna. Wydawałoby się czasami, że strzałka żadna rzecz, a tu, kurczę, nie słucha się. Widzicie? Nie chce się obrócić, albo coś innego, także... Albo się zatnie, chociażby zwyczajnie. No i znowu. No, proszę cię. Bo będę miała dzisiaj strzałki krzywe. Trudno. Myślę, że wszyscy się połapią, w którą stronę one są. Dobra. Ustawmy sobie, o nie, ustawmy sobie je tak, żeby, no. Nie chcę mnie słuchać, niestety. Ustawcie sobie je tak, żeby wszystko było ok. Żeby każda była dobrze widoczna. Tak, ok. No i teraz trzeba będzie ułożyć skrypty do każdej z nich. Zaczynamy od kiedy dotknięto. Dobra. No bo tak będą dzieciaki grały. Będą dotykały strzałki. To musi nadać wiadomość. Jeżeli jest żółta, no to wiadomo, że wyślę żółtą. Powiedzmy, że to jest żółta. Aha, a jestem na zielonej. Popatrzcie, tu za każdym razem jest zaznaczone, na której strzałce jesteśmy, więc dobra, zmieniam na zieloną. Idę na czerwoną strzałkę. Znowu. Kiedy kliknięto, wysyłam wiadomość w kolorze czerwonym. Kiedy kliknięto niebieską, wysyłam wiadomość. No, posuń się. Niebieską. O, patrzcie, to niestety nie ten niebieski. I kiedy kliknięto żółtą, wysyłam wiadomość żółtą. Ok. Dobra. Jest? Strzałki wyszły większe niż nasze auto. Jak komuś bardzo zależy, to sobie zawsze je może zmniejszyć. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało potem na naszej planszy. Bo wiecie, że zawsze to można zmniejszyć. Dobra. Mamy? Mamy na kogoś czekać? Jak tak, to niech pisze. Ok, dobra. Czerwony, a następnie niebieski, zielony. Po prostu, jak którą strzałkę wybieracie, to musicie wybrać tą samą wiadomość potem, żeby się nie pogubić. Owszem, można by te wszystkie strzałki zrobić w jednym kolorze i nie byłoby żadnego problemu, tylko trzeba by potem bardzo uważać przy odbieraniu wiadomości. A tak po prostu myślę, że i nam, i dzieciakom jest łatwiej. Widzimy kolor, wiemy potem, w którą stronę. W którą, który kolor, którą wiadomość, w którą stronę nadawał. Dobra. Ok. No to musimy przejść do naszego autka. Do naszego autka. Traktora. Co tam wam wyszło?
Dobra, i teraz będziemy właśnie odbierali te wiadomości. Ja proponuję sobie to tak poustawiać, by nie było problemu. Musimy aż cztery wiadomości odebrać, prawda? Cztery wiadomości musimy odebrać. Okej. Okay. Musimy odebrać cztery wiadomości. Z tej strony odbierzemy sobie zieloną wiadomość, bo mamy zieloną. Z tej strony sobie odbierzemy żółtą. Tu sobie odbierzemy niebieską. A tu sobie odbierzemy czerwoną. Postawiłam to tak specjalnie, bo popatrzcie, one są tak samo zrobione jak te nasze strzałki. Myślę, że teraz będzie łatwiej układać kod, który będzie nam te strzałki obsługiwał. Dobra, czyli kiedy otrzymam, dzisiaj to nie jest tylko kwestia dzieciaków, bo mnie samej też o wiele łatwiej było pracować z tym, jeżeli sobie to tak poukładałam, pomimo tego, że są już kolory dodane. Ok. No to teraz tak, jak dostanę wiadomość od zielonej strzałki, to powinnam zrobić ruch w lewą stronę, prawda? Jak otrzymam wiadomość od żółtej strzałki, czyli to powinnam się ruszyć do góry o jeden krok, prawda? Ok. Jak otrzymam wiadomość od niebieskiej strzałki, to powinnam iść w dół. Ok. Jak otrzymam wiadomość od czerwonej strzałki, to prawo, dokładnie. I teraz warto by było ten nasz kod pozamykać. Ok. Pozamykać. No. Ok. Proponuję teraz przejść sobie na ten widok całości i spróbować, czy faktycznie nasze autko, o ja, się porusza tam, gdzie się, o, strasznie rudze. Jeśli tu nie działa. Jak tam u Was? Mieści się Wasze Ferrari? Coś mi tutaj. No, mam. Ok, schowało mi się do stodoły. Zniknęło mi w stodole. Widzicie? I nawet się mi udało przetestować. Chłopcy się zawsze ze mnie śmieją, że ja grę wymyślę, ale testować ją musi kto inny, bo mnie to nie wychodzi. Także złośliwość rzeczy martwych. No, muszę sobie spróbować mimo wszystko jeszcze raz. Nie chcę mi tego przesunąć. Ok, spróbuję jeszcze raz. Nie robi tego większego. Dobra. Trudno. Będzie tak, jak jest. No, przesuń się. Oj, narobiło mi się to. Dobra. Przemieszczę. Mój tablet masakra znów waiting. No, Emilko, tak czasami bywa. No, niestety. Waiting się dzieje. Dobrze. Ok. Czy widzicie, jakie usprawnienia by tu trzeba zrobić? Czy mieści Wam się autko w tym Waszym, jak on się nazywa, labiryncie? Wiecie, czasami narysujemy ten pierwszy labirynt i się okazuje, że trzeba większy, mniejszy albo jakieś inne narysować, bo po prostu nie mieści się nam w tych przesunięciach. Popatrzcie, tutaj mamy taką kratownicę. I tu jest właśnie o to, ile kroków się przesuwa. I może się okazać, że te nasze przesunięcia są takie, że się po prostu zwyczajnie z czymś nie zmieścimy. I wtedy jest problem. Tu jest taka kratownica i po prostu może być tak, że będzie nam cały czas padał, tak jak u mnie się zdarzyło, że mi cały czas wjeżdżał na
na moje obramowanie. Spróbuję, przesunęłam to, spróbuję jeszcze. Aha, okej, brawo, nie mam auta. Dobra, tu jest takie coś, żeby wartoło. Czemu moje auto tutaj wylądowało? To za paskuda. Miał tu stać. Okej. Dobra. Spróbuję jeszcze raz nim posterować. No, ja cię. 100 milionów. Coś. Okej. No, przesuwam się o 5 milionów zamiast o. Czasami tak jakby zapamiętywał dużo więcej kroków, no prawo w lewo coś tutaj nie idzie. Robił 10 kroków. Muszę sprawdzić, czy ja w kodzie tam nie mam czegoś innego napisanego. Nie, no wszędzie mam jeden. A widzicie, robi cyrki. Okej. Bywa. Dobra. Co? Nie, musi być wyliczone. To nie o to chodzi, tylko że czasami właśnie jest coś takiego, że jak sobie narysujemy ten labirynt, to te nasze ruchy się. No tak go narysowaliśmy, że autko nasze nie ma za bardzo możliwości manewru tam, gdzie jest. Ja myślę, że może ja spróbuję teraz moje autko trochę zmniejszyć. Okej, może teraz będzie lepiej jeździło. Co się powinno zdarzyć, jak nasze autko najedzie na nasze obramowanie, czyli na nasz labirynt? Co się powinno zdarzyć? Tak, a gdzie się powinno cofnąć? Nie bum, nie bum. Nie na strzałkach. Popatrzcie, tu znowu wchodzimy do żółtych klocków, które nam dają początek. Korzystamy znowu z tego, kiedy się spotkały dwa nasze duszki. Widzicie? Powinno być coś takiego, że w klockach ruchu jest coś takiego. Popatrzcie, tu mamy to samo, widzicie? To jest to, co mówiłam, że przywraca początkowe, więc powinno być coś takiego, że jak spotkają się, o kurczę, że jak autko najedzie na tą linię naszego labiryntu, powinno, no właśnie, dokładnie tak jak Maria mówi, wrócić na start. Dobra, testujemy. Moje będzie tam wracało co chwilę, bo jakoś dziwnie jeździ prawo i lewo. No. Tak jakbym za jednym razem za dużo przyciskała prawo w lewo. Chyba już mój tablet. No, no. O, no i teraz nie wyjadę z labiryntu, bo on robi strasznie duże kroki. Teraz się zdarzy. No, wróciło. Działa? Keks. Ja z tej kraksy nie wyjadę. Ok. No i teraz powinno się zdarzyć coś takiego, że jak on wjedzie nam tutaj do tej stodoły, czyli zwiezie nam siano, czy zboże, czy cokolwiek tam nam zwiezie, to powinno nam się pojawić na drugiej planszy. Brawo! Albo wygrałeś, albo coś w tym stylu, nie? Więc powinno. Oczywiście, że trzeba nad tym popracować później.
Powiem tak, że jak to robiłam przedtem, to moje strzałki działały, więc nie wiem, co one ode mnie chcą. Teraz mam wrażenie, tak jakbym naciskała jedną strzałkę w lewo, tutaj jakby się trzy naciśnięcia robiły. Ale trudno, już nic teraz nie poradzę. Mogę jeszcze tylko zrobić sobie coś takiego, żeby mi te strzałki zrobiło na początku trochę mniejsze. Były takie wielkie. I teraz tak samo jak przeciągaliśmy strzałki, to każdy kot, który mamy, wiecie co, to nie jest nie tylko ważne, że jedzie, bo on jeszcze musi dojechać w określone miejsce. To jest jedna sprawa. A poza tym, jak ja nie mogę do mojej stodoły wjechać, to ja nie mogę zrobić tego, żeby mi się ta plansza numer 2 pojawiła. Ok, zobaczymy, co będzie teraz. Jest wszystko mniejsze. Ok. No, skacze dalej tak samo. Narobił się. Ok. Przesuń się. Domu wymienię tą planszę. No, przesuń się. Nie wiem, czy teraz będzie lepiej. Spróbujemy zaraz. Pojechałem w tą stronę. No, czasami robię taki malutki kroczek, a czasami. Myślę, że mój tablet już też życzy sobie odpoczynku. Ok. Dobra. O, kraksa. Generalnie wracamy do naszego domku. Gdzieś tam był na początku. I teraz w nim trzeba ustawić to coś, żeby reagował. Tylko, że żeby on nas przeniósł na drugą planszę. Dobra. Może przerwa. Dobrze. To przerwa 10 minut. Ok. Mamy 10 minut. Za 10 minut się widzimy. Okej, okay, dobra. Na razie mnie tu nie ma, ale będę za 10 minut. Czyli mamy teraz 18:34. Wracamy o 18:44, dobra? Zróbcie sobie coś do picia. Okej, okay, dobra.
Halo, halo, jest ktoś? Pamiętajcie, że musicie pisać, bo ja was nie słyszę. Okej, dobra. Okej. Dobra. Dobrze. Mam taką prośbę, żebyście sobie spróbowali jeszcze raz przejechać autkiem waszą planszę i zobaczyli, co się stanie, jak spotkamy się z naszą stodołą teraz, po tych zmianach, które zrobiliśmy. OK? Zobaczcie, co się będzie działo z naszą stodołą. Jak się oczywiście uda tam wyjechać.
Ach, dotknęłam niestety ogramowania. Muszę próbę powtórzyć. Wcale nie jest takie łatwe. Dobrze. Czy zauważyliście coś? A jeżeli nie, no to możecie popatrzeć na to teraz, co się u mnie stanie, jak wjadę do stodoły. Patrzcie, co się dzieje. Wjeżdżam do stodoły. Zauważyliście, co się dzieje? Halo, halo. Cieszę się, że jesteście, tylko chciałabym się dowiedzieć, czy zauważyliście, co się dzieje, jak wjeżdża się do stodoły. Aha! Samochód wrócił na start. O to mi właśnie chodziło. A pamiętacie, gdzie była ta reakcja na spotkanie z innym ustawiona przy autku? Czy ona powinna być tutaj przy aucie, czy może ona powinna być w innym miejscu, żeby nam to auto wróciło, jak wjedziemy na nasz czarny labirynt? Jak sądzicie? Przy którym duszku powinniśmy ustawić to, jeżeli się spotkają, żeby to auto wróciło tutaj? Czy ktoś ma jakiś pomysł, którego duszka muszę wybrać, żeby to auto wracało, a żeby można było wjechać do naszej stodoły, żeby nie wracało mi na początek? Wam zresztą też. Ja wiem, że tych duszków teraz jest dużo, ale musimy zmienić duszka. Nie może być to, że jak auto styka się z innym duszkiem, bo będzie nam przy stodole też wracało na początek. Czyli tutaj przy autku musimy się tego pozbyć i wsadzić to w coś zupełnie innego. Ktoś ma jakiś pomysł? Ja myślę, że musimy iść tam. Co się stało z Wisławą? Co się dzieje? Czym jest problem? Pomocy, bo nie możesz swojego. Nie masz pomysłu, ale nikt jeszcze nie napisał pomysłu. Myślę, że musimy iść do naszego labiryntu i w tym labiryncie ustawić to, że jak on się zetknie, on się nie rusza. On się nie rusza. Więc jeżeli w nim ustawimy to, że jak będzie zetknięcie z innym duszkiem, to się wróci na początek, na ustawienie początkowe, nie mogę zmniejszyć garażu. Aha, jeszcze raz, dobra. Jak nie możesz zmniejszyć garażu, to musimy iść do garażu, czy jest to doły, czy jak to tam zwał. A, ja nie umiem się dostać do stodoły. No, stodoło. O, ja cię. Jest stodoła. Dobra, jest stodoła. Idziemy do fioletowych klocków, gdzie mamy klocki odpowiedzialne za wielkość. Tu jest klocek z powiększaniem, a tu jest ze zmniejszaniem.
Wyciągnij ten klocek, który jest ze zmniejszaniem i kliknij. Kliknij tyle razy, żeby Ci wyszła właściwa wielkość. Jak Ci się zrobi tak jak mi, czyli teraz jest za mały garaż, to naciągamy z powrotem, wyciągamy klocek do zwiększania i zwiększamy. No i za pomocą tych klocków próbujemy. Próbujemy, tu nie ma innej możliwości, tylko właśnie za pomocą klocków powiększamy i zmniejszamy. Jest? Dobra. No to wracamy do tego, co jest popsute, co trzeba naprawić. Czyli idziemy do naszego labiryntu. I tak jak mówiłam przed chwilą, to labirynt musi reagować na to, że autko na nie wjechało, bo inaczej, jak sami zauważyliście, jak wjedzie autko, spotka się z garażem, to reakcja będzie taka sama, jak na reakcję z labiryntem. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby autko nam rozróżniło, czy to jest labirynt, czy to jest ten, czy to jest garaż, czy jeszcze coś innego. Więc po prostu zawsze, jak coś robimy, to musimy zastanowić się, co ma, co możemy wykorzystać właśnie do tego zetknięcia. Dobra, czyli jesteśmy w naszym labiryncie. Wybieramy klocek odpowiedzialny za zetknięcie dwóch duszków i przechodzimy do niebieskich odpowiedzialnych za ruch. I tu mamy to nasze kasowanie. Widzicie, to wcale nie jest łatwe, ani ze względu na to, że trzeba to raz, że zakodować, a dwa, potem jeszcze wyjechać. I to jest główny problem. Oj, no. Powiem, że coś mi się tutaj znarobiło. Stop. Proponuję sobie zapisać, żeby nie uciekło nam to. U mnie to będzie. Żniwa. Skoro tak wyszło, to będą żniwa. Okej, okay, dobra. Zapisane. No się potem nie zdarzyło, że wiecie, zrobiliśmy mnóstwo, a mamy mało. Bo coś się zdążyło już wziąć i zawiesić. Dobra. Wysunę sobie moje szczelki. Aha, nie. Już chyba ma dosyć. Dobra. No to przenosimy się na dużą. Na duży ekran i próbujemy nasze auto skierować do garażu i zobaczymy, czy teraz się zmieniło na tyle, że nie zniknie nam to autko i nie wróci do pozycji początkowej. Próba kolejna. No niestety tak jest, że jeżeli będziemy cokolwiek robić, to będziemy to wielokrotnie testować, bo inaczej zwyczajnie się nie da. Ach, już mi się wziął. Nie chcę współpracować. Stop. Może być tak, że on tak jakby dłużej pamiętał, że nacisnęliśmy. No, teraz to jest. I przy takich projektach musicie też dzieciom powtarzać, że to nie, że one gdzieś się pomyliły. No ja. Mój już przestał. Zamiast współpracy.
Edyta, a co się dzieje? Czymś nie nadążasz? Coś ci się. Coś ci się nie udało? Coś trzeba powtórzyć? Okej, dobra. Chyba nie wyjdę, bo cały czas. Okej. Czy udało się komuś zrobić wjazd do garażu i auto się nie przeniosło? Za trudny labirynt zrobiliście. Oczywiście, że można zaprojektować swój garaż. Tak jak rysowaliśmy strzałki, tak jak rysowaliśmy labirynt, tak samo można narysować każdego innego duszka i w ten sposób po prostu będziecie mieć swój własny, niepowtarzalny, jak to się nazywa, garaż. Wiecie co, mam propozycję. Narysujmy sobie inny labirynt, taki, który będzie łatwiejszy, bo to teraz nie ma znaczenia, czy on jest bardzo trudny, czy on jest bardzo łatwy, a właściwie do testów byłoby lepsze, żeby on był łatwiejszy, bo chodzi nam tylko o samą ideę, a jak my mamy mieć problem cały czas z przechodzeniem tego labiryntu, bo to chyba jest bez sensu, więc proponuję wziąć i usunąć ten labirynt. Potem sobie. No właśnie. Bo wiecie co, myślę, że jak już później więcej rzeczy zrobicie i już więcej przećwiczycie, to już nie będzie problemu. Więc proponuję dodać sobie labirynt, który nie będzie taki skomplikowany. Będzie miał tam dwa zakrętasy. Dobra, czarny kolor. Rysujemy, a przy okazji sobie potem. Powtórzymy sobie to, żeby nam reagował. Dobra. Tak. Następnie. Postarajcie się, żeby to było mało skomplikowane, tak żebyśmy jednak zakończyli sukcesem nasz projekt. Aha. Ale mądrze to wymyśliłam, zapomniałam, że mamy przecież po lewej stronie strzałki. Jeszcze za dużo chyba. Trzeba na nie zostawić trochę miejsca. Dobra. Myślę, że to nie będzie za skomplikowane. Ok? Zróbcie sobie coś takiego mało skomplikowanego, żebyśmy po prostu stąd wyjechali. Tylko żeby sprawdzić, czy nam to będzie, o nie. Czy nam to będzie działało. Ok. Dobra. Przypominam jeszcze raz, będziemy go musieli sobie powiększyć, czyli na fioletowego lubka. Klikamy. Powiększamy tyle razy. Ile się tylko da. Ok, więcej się nie da. Układamy sobie go w tym miejscu, żeby nam pasowało. Przeciągamy nasze autko w takie miejsce, żeby jechało. Macie? Dobra.
Wiecie, to już jest dla mnie nauczka, że na pierwszą planszę trzeba dać dużo mniej skomplikowany labirynt. Tym bardziej, że jak tablet długo pracuje, to potem niestety nie chce słuchać tego, co mówimy. Dobra, no to powiększamy, próbujemy, czy nasze auto wyjedzie i czy dojedziemy do garażu. Myślę, że tym razem to chyba nie będzie problemu. I obserwacja, czy auto się nam przestawia, czy wjeżdża do garażu. Okej. Moje jest w garażu. Jak u Was? No, dobra. Teraz będziemy mogli pojechać dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, pięć osób. Dobra, okej, dobra. Cieszę się, bo to by było straszne, jakby się nam nie udało. Bo potem jak przekonać dzieci, że to się da? A tak to będziecie mogli powiedzieć, zrobiłam. Dobra. Okej. Pomniejszamy nasze okno, wracamy do naszego projektu. I teraz trzeba zrobić coś takiego. Aha, no tak, coś takiego. Trzeba zapisać na nowo ten kod, żeby ten labirynt nam reagował na to, jak auto na nie wjedzie. Czyli wybieramy znowu te duszki dwa, które się spotkały. I Dominika, fajnie się cieszysz. I teraz idziemy do tego, do naszego ruchu i wybieramy, że jak labirynt spotka się z naszym autkiem, czyli jak mamy kse, to musi wrócić znowu na miejsce, gdzie rozpoczynaliśmy, ok? Dobrze, to kto już to, ten skrypt sobie już ułożył tutaj na dole? No to znowu testujemy. Testowanie. Bardzo ważna rzecz. Nie mam. Dobra, mam. Strzałki mi się pomniejszyły. Testuję, czy. Co będzie, jak wjadę na mój labirynt? Psińco. Zacięło mi się. Nie chcę wrócić. O. Nic się dzieje. Nie, zacina mi się cały czas. Jakby nie widział, że już ma labirynt przed sobą. Okej. Tu kogoś zadziałało. Och, zacięło mi się. Amen. No, mnie też nie. Nie wiem dlaczego. Nie, jaki nie chcę autko wykasować. Zmniejszyło się. Nie reaguje w ogóle. Tak, widzę, że coś jest nie tak. Skrypt jest. Widzieliście, że przedtem działało, nie pozwalało przejechać, a teraz nie chce w ogóle z nami współpracować. Ok, wiecie co? Zostawmy to autko na chwilę. Zobaczymy. Spróbujmy sobie dodać drugą planszę. Kotka się pozbędziemy. I teraz tak, generalnie można by tu równie dobrze potem wsadzić autko
zrobić następny, trudniejszy labirynt czy coś takiego, ale to już jest, wiecie, jak zadziała, to już jest do przetestowania potem. A generalnie można by teraz po prostu zrobić coś takiego, że jak wjedzie do garażu, przerzuci nas na tą drugą planszę i będą tutaj gratulacje, nie wiem, torcik czy coś takiego. Zobaczymy. Spróbujemy teraz, czy będzie nam z garażem działało, czyli że jak się zetknie garaż z autkiem, to nas przerzuci na drugą planszę. Dobra? Wstawmy sobie na drugą planszę torcik. Czyli przychodzimy do duszków. Szukamy torcika. Będzie brawo, brawo. U mnie po żniwach, a u niektórych innych, co nie wiem po czym. O, jest torcik. Wstawiamy sobie torcik. Brawo. Jak chcecie, to go możecie zmniejszyć. Ok. Tu u góry, obok sceny, mamy takie A, B, C. Służy to do tego, żebyśmy tu sobie jakiś napis umieścili. Napiszmy sobie gratulacje. Nie, no, no, nie, 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 coś tutaj. Gratulacje. Ok. Macie? Mamy gratulacje, mamy drugą planszę. Jest? Teraz wracamy sobie do naszej pierwszej planszy. Przechodzimy do naszego garażu. Ok, przechodzimy do naszego garażu. I teraz, jeżeli będzie znowu to nieszczęsne spotkanie, czyli jak się spotka garaż, to się spodoba labirynt, tort czy żniwa. Bo to nigdy nie wiadomo. Oczywiście, jak sobie sami wymyślicie coś, co dzieciaki, to znaczy właściwie wy możecie pokazać, że u was ta gra tak wygląda, a dzieciaki sobie zupełnie co innego mogą wymyślić, nie? Także wiecie, może tam być żaba, która będzie skakać z radości. Równie dobrze może być. To się może, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Dobra, czyli teraz powinno być tak, że jeżeli autko najedzie nam na nasz garaż, czyli zetkną się dwa duszki, to powinno być tak, tutaj w zakończeniach, że przeskakuje nam do naszej drugiej planszy. To teraz nie wiem, czy nasza gra jeszcze się w ogóle ma zamiar tutaj z nami bawić. Przejdźmy znowu do testowania. Skoro nie chce działać, musimy sprawdzić, czy jak nie chce działać na kraksę, na, jak on się nazywa, na labiryncie, czy zadziała nam na spotkanie z garażem. No i spróbujemy przejechać się do garażu i zobaczymy, czy nam pokaże się tort. Bo wiecie, po pracy się należy tort. Jedzie autko, jedzie, jedzie. O, widzicie. No więc szczerze powiem, nie wiem dlaczego to działa, a nie chce zadziałać nam na ten, na spotkanie z labiryntem. Macie? Napracowaliście się? To się tort należy. Tylko nie wiem, jak go zjeść z tego okienka. Dobra. Wiecie, i można w ten sposób zrobić więcej. Czekajcie. No i rozjechało mi się zupełnie, a autko nie wraca na miejsce, na którym miało być. Próbuję jeszcze raz.
Nie, dobra. Spróbujemy wywrócić i zrobić jeszcze raz. Tak, tylko wiecie, niestety nie działa nam kraksa. No to na razie będzie kraksa nie działała. Wracamy do naszego labiryntu. Może ja czegoś tu. No popatrzcie. Cały czas mi miga, ale nie przesuwa mi ustawienia początkowego. Cały czas mi miga to, że powinno wrócić, a wyrzucę to. Spróbuję to jeszcze raz ustawić. Jeszcze raz dać ustawienie początkowe. Tak jakby nie wiedział w ogóle, gdzie jest to ustawienie początkowe. Ok. Spróbujcie i przetestujemy. Na początek i tak można dzieciakom dać, że labirynt mają przejść. Może, a dzieciaki chyba same powinny wykryć? Nie, w ogóle postanowił, nie będzie dzisiaj pracy. Labirynt mu w niczym nie przeszkadza. Zapiszę to. Proszę na chwilę, ale jeszcze raz. Faktycznie, ja to miałam w autku. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Jak zmienię to. Zobaczymy to. Będziemy patrzeć, co zadziała pierwsze. Czy autko? Jeszcze raz spróbujemy na autku. Będziemy liczyć na to, że garaż zadziała pierwszy w spotkaniu z autkiem. Skoro nam to działało. Ok. Potestujemy jeszcze raz. Dołożyłam to, że się przy spotkaniu mają się. Aha, zapomniałam o tym. Zakończenie. Ok. Dobra. Zobaczymy, czy teraz. Nie wiem, czy to nie spowodowało. Wszystko. Zobaczymy, czy teraz będzie kraksa. Jest, dobra. Kraksa jest, jak wróciłam, że ma wracać do położenia, jak się autko. Na autku. Tylko teraz nie wiem, czy pierwszy zadziała garaż, żeby mnie przerzucić, czy pierwsze zadziała to, że autko, jak się spotka z czymś innym, to wróci na swoje położenie pierwotne. No. Nie chce mi tam przejść. No, patrzcie, dwie rzeczy się naraz zrobiły. Sprawdźcie sobie, czy jesteście w stanie wjechać do garażu i przerzuci was na drugą planszę. U mnie autko wróciło, ale przeszło na drugą planszę, pojawiły się gratulacje, więc sprawdźcie sobie. Czyli przypominam jeszcze raz, to, że dwa duszki się spotkały. Dokładamy z powrotem do autka, bo tamto nam działało bez problemu. Autko owszem nam przerzuciło, ale pokazało się za chwilę gratulacje i dostaliśmy torcik. Dominika ma tak samo jak inni. Dostaną torcik? Jest, dobra. Widzicie. No, czasami tak jest, że w którymś miejscu nie działa, trzeba wrócić do pierwotnego pomysłu.
Jest torcik, no widzicie. I teraz słuchajcie, tak jak mówiłam, można zrobić tak, że mamy ten pierwszy labirynt łatwy, potem następny będzie trudniejszy, potem jeszcze trudniejszy i tak dalej, nie? A może być, że na początek właśnie zrobią pierwszy, a potem sami wpadną na to, co by tu zrobić, żeby tą grę rozbudować. Tylko pamiętajcie, że jest pewne ograniczenie. My możemy tutaj tylko cztery plansze mieć. Więc no, czy labirynty sobie zrobią, a potem dajemy torcik, czy cokolwiek innego, co nam będzie mówiło, że jest super i ekstra, że żeśmy osiągnęli ten poziom. Cieszę się, że się nam udało rozwiązać ów problem. Chciałam się zapytać, czy znacie taką zabawę. To też jest gdzieś tam na samym początku były takie. Na samym początku były takie gry, bardzo proste na komputer. Tak mówię, bo ja już z komputerem mam tak od dawna do czynienia, że pamiętam te pierwsze gry, a nie te, które są teraz. Była taka gra, że sobie biegała taka paletka po ziemi i musiała odbić piłeczkę, która spadała z góry. Pamiętacie taką grę? Kojarzycie w ogóle coś takiego? Nie. Emilka, nie. Ja nie wiem, zupełnie nie pamiętam, jak się to nazywa, bo ja mówię, że ja to jeszcze znam z lat 90., gdzie moja mama pierwszy komputer kupowała, bo informatyki też uczyła i moja siostra rozbijała bank po prostu. Tak gdzieś, powiedzmy, nad powierzchnią unosi się taki prostokącik, który ma odbijać piłeczkę, która spada. Jak jej nie odbije, no to jej nie odbije. Oczywiście tutaj punktów nie pozbieramy, różnych rzeczy nie zrobimy, ale możemy spróbować, żeby przesuwała się nam taka paletka i symulowała odbijanie piłeczek. To by była nasza następna, nasz następny projekt, dobra? Czyli wracamy sobie do domku. Okej. Niestety kotek ma pecha, dzisiaj go nie wykorzystujemy za dużo. Okej. Trzeba będzie sobie narysować tą paletkę, która będzie jeździła nam po naszym okienku. Czyli znowu wybieramy sobie tłustego duszka. I tu można za pomocą tej najgrubszej kreski wybrać sobie jakiś kolor. Ja sobie zrobię czerwoną paletkę, narysować. No, taką jakąś tam. Krzywa. Krzywa to nie może być. Musi być prosta. Oj, to chyba nie jest ani prosta, ani prosto ją narysować. Jakby ktoś miał problem, to zawsze można użyć tego prostokąta. I narysować coś takiego na przykład. Taki, żeby tam tej paszczy nie miał w białym środku. Można w ten sposób sobie prostokąt narysować. Ok. Mamy naszą paletkę. Przesuwamy ją na dół. Będzie nam potrzebne sterowanie. Ono teraz będzie łatwiejsze od tego, co było przed chwilą, bo co? Myślę, że ją trzeba będzie powiększyć trochę. Nie, tu. Będzie łatwiejsze, bo tutaj się steruje tylko w poziomie. Jest prawo, lewo i nic więcej. Nic więcej, bo ona ma jeździć. No, jest stąd. Ok. Ona ma nam jeździć w tą stronę. Tak i tak. Tak i tak. Z góry będą nam potrzebne jakieś piłeczki, które będą nam spadały. Będziemy je chcieli teoretycznie złapać i odbić. Bo też tutaj nie każdą rzecz można wykonać. Ale myślę, że jeżeli zrobicie tutaj w Scratchu Juniorze ten projekt, to jeżeli potem Wam przyjdzie na przykład w trzeciej klasie przejść na Scratcha już tego w komputerze, to jak dzieci tutaj się nauczą tej gry,
załapią, o co chodzi, załapią, jak skrypt był, to potem będzie wam łatwo po prostu zrobić to już w tym Scratchu, który jest na komputerze, a tam już są większe możliwości, bo można punkty. Emilia, czy ktoś jeszcze mnie nie słyszy oprócz Emilii? Hello, słyszycie mnie? Okej. Dobra. Emilia, nie wiem, czy nie musisz sprawdzić. O właśnie. Właśnie tak myślałam, że trzeba by było wejść i wyjść. Wiesz, to tak jest jak z oknami Windows się zamknąć i otworzyć. No więc tutaj też będziesz musiała tak zrobić. Dobra, dobra, dobra. Emilia, myślę, że może ci się to szybko uda. Jesteś? Słyszysz? Emilia? Okej, dobra. Wiesz, czasami tak jest, że coś na chwilę znika. Dobra, to jeszcze raz. Emilia, słyszałaś w ogóle o co będzie chodziło? Tak, dobra. Czyli ta paletka będzie chodziła w prawo, w lewo. Z góry będą leciały piłki. Na razie zrobimy, żeby jedna piłka leciała. Ona będzie mniej więcej chodziła tak jak nasz. Jak on się nazywał? Uciekło mi z głowy. To, co było na początku. Nasza rakieta, tylko nasza rakieta leciała do góry, a tu piłka będzie spadała w dół. Będziemy sterować sobie prawo i w lewo tą naszą paletką. Co będziemy potrzebowali, żeby można chwytając tablet po prostu zwyczajnie dwoma kciukami tym sterować? Co byśmy potrzebowali? Myślę, że po tylu ćwiczeniach dzisiaj zrobionych chyba nie będzie problemu. Macie jakiś pomysł, co byśmy tu mogli wykorzystać? Strzałki. A które strzałki? Jak ktoś jeszcze z kolorami powie, to już. Nie, nie, nie. Nie góra dół, bo to piłeczka z góry na dół będzie chodziła. My musimy sterować tak. Prawo, lewo. Widzicie? Ten sposób. Będziemy musieli. Więc teraz proponuję wykorzystać strzałki, które już zdążyliśmy narysować. Wejść sobie tutaj do naszych duszków, wziąć sobie strzałkę w lewo, dołożyć, przenieść ją. Ok, moja jest z kropką. O nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, bo będzie przeszkadzać. I dołożyć sobie. U mnie cały czas wczytuje kamery. Czyli nie widzisz mnie? O to ci chodzi? Czy wczytuje kamerę u Ciebie w tablecie? To znaczy u Ciebie, a zrobiłaś to, że wyszłaś i weszłaś z powrotem? Słyszysz, ale nie widzisz, tak? Okej, to którą kamerę kręci? Aha, czekaj. Nie, no u ciebie pisze, a u mnie cały czas wczytuje kamerę. Dlatego się zapytam. Dobra. Czyli możesz pracować? Okej, dobra. Czyli teraz wybieramy następną strzałkę. Okej. No, a teraz nie chcę pracować. Dobra. Ustawiamy sobie ją z drugiej strony. No nie. Jakieś inne stare. Szczołka, coś tu mamy tak. Weźcie sobie szczołki, jakie chcecie. Najlepiej z tymi kolorami, które mamy opanowane w naszych listach. Ok, ustawcie sobie jeden z jednej strony. Drugi z drugiej strony, ok. O nie.
Teraz strzałki będą musiały wysyłać listy znowu do paletki, żeby ona się poruszała w prawo lub w lewo. Więc sobie to zrobimy teraz. Jestem teraz na fioletowej strzałce, więc wchodzę do kiedy naciśnięta strzałka. OK. To musi wysłać fioletowy list. OK. Dobrze. I popatrzcie, teraz sobie mogę, tak jak już coś tam innego robiliśmy, mogę sobie ten skrypt przeciągnąć na moją granatową strzałkę. Klikam moją granatową i zmieniam tylko, że miała być niebieski kolor. OK. No i dobrze, i teraz nasza paletka. Teraz nasza paletka, która właściwie mogłaby być nazwana paletką. Tu u góry to można napisać. To będzie lepiej. Paletka. OK. Jak ktoś mnie widział, to tutaj nacisnęłam na pędzel. Jeszcze raz pokażę. Wygumowałam to, co tu było. Aha, są dwie Emilie. Dobra. A nazwałyście się tak samo? I dlatego. Ja zawsze jak piszę Karolina, to sobie dokładam 1, 2, 3, bo wiem, że mogę trafić na kogoś, kto ma tak samo jeden, tak samo jak ja na imię i potem może być problem. Dobra. OK. To teraz będziecie musiały pisać jak Zbyszko z Bogdańca albo ktoś z tego innego miejsca, żeby było wiadomo, kto to mówi. Bo się jeszcze na niejednym webinarze możecie spotkać. Dobra, czy udało Wam się zmienić nazwę paletki na paletka? Okej, okay. Dobra, Emilia. Czy udało Wam się napisać, że paletka to paletka? Zmienić nazwę? OK. Wiecie co, to niby taki mały szczegół, ale potem czasami to jest fajne, bo sam napis też już przyciąga, a poza tym no to też jest czas na to, żeby coś z dzieciakami popisać, nie? Dobra, to zmieniamy. Zmieniamy napis na strzałce. A ta była w prawo. A tamta będzie w lewo. I mamy strzałki opisane w prawo, w lewo. Myślę, że warto. O, paletka sobie poszła. Była sobie paletka. Chyba ją musimy zwiększyć, bo niestety poszła sobie gdzieś w las. Nie wiem, gdzie ona jest. Wiecie, to jest prawo Murphy'ego, że jak się ma coś zepsuć, to się na pewno zepsuje. I to wtedy, kiedy jest to nam potrzebne. Ja muszę mojej baletce powiedzieć do widzenia, bo powiedziała, że nie będzie z nami współpracować. O, nie wiem, jakim cudem mam trzy paletki, jak narysowałam jedną. OK. Tak bywa. Rysuję ją tym razem na środku, żeby się nie zastanawiała, co ja od nich chcę. O matko, jaka wielka paletka mi wyszła. Dobra, mam paletkę, odzyskałam. Ustawiam sobie ją na dole. Proponuję ją ustawić troszkę wyżej niż nasze strzałki, bo jak się rozpędzimy, to wylądujemy na strzałkach. Dobra. OK. Dobra. Czyli przy naszych strzałkach, które nam służą do tego, żebyśmy sobie kierowali potem, mamy już wysłane listy. To teraz musimy odebrać te listy naszą paletką. Czyli wchodzimy do naszej paletki i kiedy odebrałam fioletowy list, to powinnam się przesunąć
O1 w lewo i zamknąć. Mój skrypt. No, przesuń się. A kiedy odebrałam niebieski list? Ok. No, powinnam się przesunąć prawo o jeden. Ok. Macie? Jeszcze zamknąć trzeba. Macie, dobra, nie wiem, która Emilia. Okej. Dobra. Nowy dwór, okej. Dobrze. Dobrze. Czyli możemy teraz przejść i przetestować, czy nasze strzałki działają. Okej. Dobra. Działają. Przesuwam się. Nie wiem tylko dlaczego dzisiaj cały czas przesuwa. Okej. Dobra. Mamy? Działa. No, to teraz musimy jeszcze dołożyć piłeczkę. No, sobie poszukamy jakiejś piłeczki. Wiecie co, potem generalnie to można na różne rzeczy zrobić. Bo może być tak, że zrobimy koszyk, narysujemy i zrobimy, że będą łapać owoce, a nie będą na przykład łapać, nie wiem, warzyw, które sobie sami narysują. Bo tak możecie zrobić. No. Ale to już od tego, co tam wymyślicie, będzie zależało. Czekać, tylko ja piłkę mam. A, tu. My bierzemy do nogi, bo mamy mistrzostwa. To tak akurat będzie. Mamy naszą piłeczkę. Czyli musimy teraz wymyślić coś, żeby. Musimy coś wymyślić, żeby nasza piłeczka się cały czas poruszała. Ok? Czyli wybieramy, że kiedy naciśniemy na zieloną flagę, czyli dajemy jeden w dół. Tak samo jak było przy naszej rakiecie. Widzicie, to powtarzają się te różne rzeczy, tylko w różnych konfiguracjach. Możemy połączyć coś, co już poznaliśmy z czymś innym i wychodzi nam inna rzecz. I teraz znowu wracamy sobie tu do zakończenia. Jako, że chcemy, żeby to nam cały czas latało, to znowu to zapętlamy. I sprawdzamy, czy piłka nam lata. Lata. Czy jest dobrze. Ok. Teraz by trzeba coś wymyślić. Po skali 2-3-0. No widzicie, dobrą piłkę wyciągnęłam. Dobrą piłkę. Teraz by trzeba coś zrobić takiego, że jeżeli zetknie się ta piłka z naszą paletką, no to coś się powinno zdarzyć, prawda? Ona nie powinna lecieć dalej. Wręcz mogłaby się troszkę odbić i potem zniknąć. Albo może zniknąć od razu. To spróbujemy to zrobić. Czyli jeżeli będziemy mieli znowu spotykają się dwa duszki, tak, to zatrzymamy bieg naszej piłki. Tutaj wchodzimy do tych pomarańczowych klocków. Widzicie? Tu jest taki stop. Jak pan policjant, który stoi, mówimy stop. Nie lecisz dalej. Piłko moja. No i teraz, nie wiem, ileś tam kroków do góry, że jeszcze zrobi. Tu akurat napiszemy, bo ona tak, to, gdybyśmy zostawili jeden, no to jest takie mało widoczne. Zróbmy sobie ze cztery kroki. Ok. I znikniemy piłkę. Dobra? Zniknie naszą piłkę. No i sprawdzamy.
Tylko no, trzeba by było posterować. No. Zniknęła. Sprawdziliście? Czy działa? Działa. Ok. Myślę, że w tym miejscu to ta gra jest taka, no mamy jedną piłkę, nie? To za bardzo się tu nie namęczą, chociaż myślę, że jak się powiększy, jest cały duży ekran, wcale nie jest tak łatwo sterować tym, co tu było, nie? No, okej. Okay. Wszystko zależy też od wielkości tabletu. Dobra, to teraz moglibyśmy mieć tych piłek więcej. Bo przypominam Wam, że tutaj w tym pomarańczowym była prędkość, z którą może się ta piłka przesuwać. Więc wtedy byłaby taka możliwość, że będziemy mieć różne piłki. O, właśnie widzę, że działa. Że będziemy mieć te same piłki, ale one no, będą tak symulowały, że tam się coś dzieje, bo będą różnej prędkości. I wtedy będzie. Działa, działa. Ok. Wtedy będzie się nam z tych piłeczek więcej pojawiało. Będą różną prędkością się poruszały i to będzie tak trochę symulowało, że faktycznie więcej tego mamy. Więc teraz zaczynamy od tego, że sobie robimy, żeby były trzy piłki, czyli przeciągamy. Mamy trzy piłki. Nie wiem, gdzie one się znikły. Oho. Piłki, gdzie jesteście? Mamy trzy piłki, dobra? Mamy trzy piłki. Przeciągamy sobie te piłki. Przeciągamy sobie kod z tej pierwszej piłki do każdej następnej. Dobra, czyli ten najpierw początkowy, żeby nam się zawijało, żeby cały czas ta piłka biegała. I ten drugi, który nam będzie mówił o spotkaniu. Ok. I teraz tak. Trzeba tylko wrócić teraz do tej drugiej piłki. O ja, do tego przeciągam. Do tej drugiej piłki. I popatrzcie, tu mamy tego ludzika. No to też mam dwa razy. Pytanie, czy mi to przeciągnęło do tego drugiego? O, ale tu nakręciłam. Aha, ale jestem mądra. Wiecie co? Przeciągnęłam do rzeczy, która już miała ustawiony kod, a on go odziedziczył po prostu od razu. Skleroza nie woli. Okej. Okay. Dobra. Wrócimy to. Okej. Okay. Mamy. O, nie wyleciało. No, wychodź stąd. No, proszę. Dobra. Dobrze, tyle piłek, bo 4-0. No, brawo. Nie jest to takie trudne podsłuchiwanie i robienie za jednym razem. Dobrze. Ok. Teraz tak, pomiędzy. Aha, czyli sprzedaje tylko syn informację o tym, jaki mamy wynik. Dobra. Słuchajcie, to teraz mamy trzy piłki. Trzy piłki i wstawiamy sobie zaraz po tym, po tej, kiedy naciśnięta zielona flaga, wstawiamy sobie tego ludzika z prędkością. I do pierwszej damy tego pierwszego, takiego wolno idącego, albo no w ogóle do któregokolwiek, którąkolwiek tą prędkość. Do innej piłki dajemy z tą drugą prędkością, a do trzeciej piłki dajemy z tą największą prędkością. I teraz sobie uruchamiamy, przechodzimy na duży. Na duży. O ja cię. Zostawiłam je. W punkcie wyjściowym. Nie zrobiłam tego, żeby mi. Ale czemu one się wszystkie tu pojawiły? A nie u góry, tak jak pierwsze. Stop, stop, stop. Ojejku. Tylko gdzie jesteś? Czemu one tu reagują? Na co? Aha, one same na siebie reagują. Wiecie, co zrobiłam źle?
Muszę te piłki usunąć, bo teraz tego nie zmienię. Nie ustawiłam tych piłek na początku. One są wszystkie razem. Wiem, że dzisiaj było wiele rzeczy, które się nie udało, ale jak będziecie to robić z dziećmi, niech też obserwują, co się nie udało, bo to jest ważne, żeby zaobserwowali, co im nie wyszło, żeby to po prostu zwyczajnie potem naprawić. Jak się te piłki skopiowało, to one się ustawiły wszystkie w tym samym miejscu, czyli one się dotykały. A one mają tutaj, kiedy dotknę. Dobra, piłka w grze, owszem, tylko że popatrzcie, jak one są wszystkie w tym samym miejscu, to działa to, co tu jest. Czyli kiedy dotykam innego duszka, no to stop i do góry. Więc niestety powiemy im teraz do widzenia. Wróć się, wróć. Dobra, drugą piłkę też usunę. Myślę, że żeby nie było takich komplikacji, wiecie co, jak piłka w grze, to fajnie, że piłka w grze, ale dodajmy sobie je zwyczajnie. Tam mamy jeszcze dwie inne piłki. To dla dzieciaków też będzie fajnie, bo one będą widziały, że złapałem tą piłkę i tą piłkę i tą piłkę. Więc dodajmy sobie, dla nas problemu nie będzie. Ustawmy ją w innym miejscu. Słuchajcie, żeby ona nie była tutaj, o tamta była tu na środku. Więc ustawcie je od góry w innym miejscu i tą następną, trzecią, którą wyciągniemy też w innym miejscu, bo jak one się znowu spotkają, to będzie działało to, co było przed chwilą, czyli kiedy się dotykamy, to się coś tam dzieje. I wtedy już z tym nic nie zrobimy, no bo będzie działało cały czas to samo. O, okej. Nie wiem, gdzie tam ta biała zniknęła. O, ja cię proszę, nie rób mi tutaj cyrku. Jest. Tą białą też trzeba tu gdzieś ustawić. Okej. Nie wiem, czy ona tam wyląduje, czy ona tam nie wyląduje. Okej, dobra. Ustawcie sobie. No i teraz tak. Albo dla przypomnienia sobie ustawimy jeszcze raz ten kod, albo idziemy do tej piłki pierwszej i przekładamy ten sam kod do jednej, ten sam kod do drugiej. I potem to samo tu, ten z dotykaniem i ten z dotykaniem w jednym i w drugim. I teraz możemy spróbować. Lecą. Jest jedna rzecz, którą trzeba zmienić po takim dotykaniu, bo one teraz wszystkie mają tą samą prędkość. Zauważyliście to? Musimy wybrać, że skoro ta ma prędkość drugą, to krzykówki. Niech ma tą trzecią prędkość, czyli największą, a ta kolorowa w paski niech będzie najwolniejsza. No i teraz jak puścimy, to popatrzcie. One idą innym tempem. Można zrobić tak, żeby to nie było, bo akurat mnie tak dziwacznie wyszło, że ta pierwsza jest najszybsza, ta druga jest średnia, a ta trzecia jest najwolniejsza, więc można zmienić, żeby ta trzecia była druga, a ta w środku, żeby tak od razu nam nie zniknęła. Tutaj to ją ustawimy na tym. Sprawdźcie, czy u Was to działa na dużym ekranie. No tamta sama z automatu znika, bo paletkę mamy tak ustawioną. OK. Wszystkie? Udało się? Dobra. Myślę, że jak teraz byście jeszcze zrobili tą piłkę, w szczególności jakby to była piłka nożna, to w szczególności dzieciakom by się to teraz spodobało, że mogą też zdobyć coś. Będzie, że tu z odbiciem.
A może same przerobią na to, że sobie narysują tą bramkę, że jak zdobędą gola, jak już będą tyle rzeczy umiały, to przerzuci ich właśnie na tort i będzie, że zwyciężyłeś. Okej. Okay. Czy komuś nie zadziałała ta gra? Ktoś ma jakiś problem? Okej. Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc zaczęłabym coś takiego. Graliście w Codeable na pewno. Zrobilibyśmy sobie jedną planszę, nie wykorzystując różne rzeczy, które tu mamy. Oczywiście będzie to okrojone, bo nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić raczej tak, czy raczej nie. Dobra, moment. Aha, nie zapisałam. Zapiszcie sobie to, żeby się to nie zgubiło, czyli wtedy była. Okej, 14 zamiast czegoś innego. Okej. Jak ktoś nie grał, to będę teraz tłumaczyć kawałek. Był tam taki chłopczyk, który idzie po polach. Tak, właśnie. Dzieciom się podobało. Zbierał gwiazdki. I tam było taka możliwość, że się układało strzałki. Takie były pola, gdzie można było ustalić strzałki. I on tak długo szedł prosto, jak się prosto długo dało iść. Potem skręcał, jak było strzałka na przykład do góry, to skręcał do góry i szedł tak długo, jak się dało iść. Potem już były jakieś dodatkowe warunki i takie inne tam rzeczy, które mówiły, że tutaj ustawiamy blokadę, bo musi przejść dalej albo coś takiego. To jest na godzinie kodowania, jak sobie wpiszecie. To spróbujemy sobie zrobić taką pierwszą planszę i zasymulować takie coś. Więc zaczynamy od tego, że to kotek znowu nie będzie chodził. Nie ma dzisiaj szczęścia. Narysujemy sobie jako duszka te pola, w których będzie można ułożyć kod do naszego labiryntu, po którym się będzie nam piłeczka, słoneczko, cokolwiek tam toczyło. A więc weźmy sobie najpierw pusty. Proponuję zrobić takie na 6 pól, będzie łatwiejsze. Wybierzmy sobie tą przedostatnią grubość prostokąta, linii w prostokącie, kolor czarny i spróbujmy narysować to miejsce, gdzie będziemy układać te strzałki potem, którymi dziećmi na początku sobie oznaczą, jaki ma być rodzaj tego kodu, który ustaliliśmy. Proponuję zrobić chudszą ten prostokąt i za pomocą niego tutaj zrobić ten podział. I tu dzieciakom też można pokazać, że najpierw na pół. Oj, nie zrobiło mi. Może tym grubszym. Najpierw na pół. Potem miało być 6, nie? Nie zbyt mądrze, bo to się na pół się tak nie. Oj, już mnie nie chce słuchać. Mam ząga. Się napracował dzisiaj tablet. Robisz się jeszcze mniejszy. Obraził się na mnie i będą dwa pola. No, proszę cię. Dobrze. Dobra. Okej. Okay. Dobra.
Mamy 6 pól. Zapisujemy. Przenosimy sobie do góry. Aha, dobra, od razu to powiększymy, bo potem będzie problem. Powiększymy. Co się usuwasz? Myślę, że jeszcze trochę. O, ok. Przenieśmy sobie to do góry. Wyrzucimy to. Będą nam potrzebne też czołeczki, za pomocą których będzie można zrobić kod. Więc wchodzimy. Rysujemy sobie szczałeczki, tym razem troszkę inaczej, ok, żeby przypominały tamte, to bierzemy sobie, może będzie czerwony kolor, jak to chce, rysujemy sobie szczałkę, o mamo, tak, nie. Nie chcę tak rysować. Tak. No. Nie ma współpracy. Dobra, jakąś tam strzałkę narysowałam. Myślę, że Wam się też uda. Mamy strzałeczkę numer 1. Staramy się tak, żebyśmy ich mieli tu więcej, więc sobie przeciągamy. Nie skoczyła. Dobra. Wyciągamy, żeby ich było kilka. Jakieś 4 albo 5. Ok. Przesuwamy sobie je tutaj, układamy pod spodem. Tak, żeby potem dzieciaki je sobie mogły przesunąć. No chodź tu. No, 2, 3. Tu mam. Ale niestety one są za duże w stosunku moich pól. Musiałam jeszcze raz powiększyć sobie moją kratownicę. No po prostu zwyczajnie te strzałki nie wejdą. No i teraz byśmy musieli zrobić coś, żeby te strzałeczki obracały się nam tak, jak dzieciaki będą chciały. Jak w prawo to w prawo, jak w lewo to w lewo. Czyli jak będą na nie, jak je tu przeniosą po prostu, będą stawiały do tego pola, to żeby one się nam tak odwróciły, jak dzieciaki będą chciały je zrobić. Więc musimy znowu zrobić, wtedy dotknięte. Ok. No i teraz ruchu sobie byśmy musieli wybrać obrót. Ok. No i spróbujemy. Chyba była ta pierwsza strzałka. No albo ta. Och, nie pamiętam, mam sklerozę. Słuchajcie, którym jeszcze okę zrobiłam? Aha, znowu zrobiłam to samo. Nie zwróciłam uwagi, że nie zmieniłam się na szczałkę i zrobiłam kratownicę, która się ma obracać, a to chyba nie o to chodziło. Ach, kratownica się jednak nie pozbyła tego kodu. No, była stąd. No właściwie to mogę cię tu przenieść, a potem dopiero powywalać. Proszę ja cię. Żeby wykorzystać swoją pomyłkę do tego, żeby nie robić już tego dwa razy. Ok. Mamy. Nie mam zielonego pojęcia, która to jest szczołka. Już mi się w oczach samej myli. Ok. O, chyba to jest ta szczołka. Aha, dobra. Znalazłam tą szczołkę. Robię to na większym. I popatrzcie, muszę ją tyle razy obrócić, ile będę potrzebowała. Niestety ona się porusza. Każda z nich się porusza. Dobra. Działają moje strzałki. Czyli dzieciaki będą mogły je obrócić. Tak jak będą potrzebowały, w górę, w dół, w prawo, w lewo. I potem sobie przeciągnąć. Aha, kratownica mi się rusza, nie wiem czemu. Ok. Przenieść tam, gdzie. Gdzie miało być? Chyba są za duże te szczołki moje wszystkie. I niestety nie mieszczą się tam.
chwilę. Na początek. Zobaczymy. Szczelki są mniejsze. A w kratownicy chyba już nie spokój. Trzeba zrobić większy. Okej. Dobra, testowałam teraz szczelki. Dobra, z tyłu jedna strzałka. Dobra, wypróbowane. Ok, czyli mogę ustawić strzałkę. Teraz by trzeba było na naszej scenie narysować drogę, po której będzie wędrował ten duszek, którego sobie po prostu zwyczajnie wybierzemy. Ja tu tą jedną strzałkę tak ustawiłam, ale co tam powinno być, to będzie zależało od tego, co narysujemy. Nauczona doświadczeniem, nie będę już skomplikowanego, czegoś bardziej skomplikowanego, tym bardziej, że na początku i tak w Codeable też było coś łatwego, więc narysujemy sobie po prostu tylko, a znowu mnie nie słucha, chcę zmniejszyć moją planszę, gdzieś tu na dole sobie to narysujcie, o nie, nie o to mi chodziło, jakby się tak dało, no właśnie, to już się nie da. Ok, żeby to tak nie było bardzo skomplikowana druga. Ok, dobra, jakoś tak wyszło. Stawiamy sobie to i mamy teraz właśnie tą naszą drogę. No i teraz dzieciaki patrząc na to powinny powiedzieć, która strzałka i jak powinna być ustawiona. Tak jak widzimy tutaj na tym, co sobie narysowaliśmy, to powinniśmy mieć pierwszą strzałkę właśnie na wprost. Potem powinniśmy iść w dół, prawda? Ok. Po tej naszej drodze. A potem powinniśmy iść znowu. Akurat to będzie w prawo. A, która z nimi działa? Aha, ta ostatnia, która nie działa. I potem znowu. Hop, pszczołeczko. To się robi. Ok. Tak wygląda mniej więcej nasza droga dla naszego duszka. No to teraz sobie byśmy musieli dodać duszka, który będzie nam wędrował po tej naszej drodze, którą sobie tutaj narysowaliśmy. Ok. Coś, co by się mogło kręcić. Albo właściwie to wiecie co? Się to pojawi nam tutaj. Pojawi nam tutaj. Wy tam jeszcze żyjecie? Halo, halo. Dobra, okej. Dobrze. To weźmie. Dobra, postaram się zaraz skończyć. Ok. Ja jestem dzisiaj w temacie pojazdów, ale wy sobie możecie zupełnie co innego wziąć. Emilia Zbyni jeszcze jestem. Dobra, ja biorę niebieskie auto. Wy sobie weźcie co sobie żywnie wam się podoba. Musimy go najpierw oczywiście wziąć i zmniejszyć, bo takie wielkie auto nam tu jeździć nie może. Ha, nie, dobrze. Auto nie może być, bo to się nam miało toczyć. Ok, bo tam się też piłeczka toczyła, żeby to jak było najwierniejsze. Dobra, usuwam to auto, przepraszam, coś okrągłego musimy wziąć, co się będzie toczyło. Coś, co się będzie toczyło. Co by się tu mogło toczyć?
Kółeczki znaliśmy. A zresztą wiecie co? Możemy wziąć naszą piłkę na tapecie. Ok. Stawimy sobie ją tu. I ona teraz właściwie powinna się przez cały czas toczyć, kręcić po tej naszej drodze. Więc wychodzimy sobie tu. Kiedy kliknęliśmy w zieloną flagę, to będzie się nam tutaj obracać, którą tam stronę sobie wybierzemy i to się nam zapętli, tak jak przy tych innych rzeczach, które robiliśmy. Co a piła? Rozumiem, o co chodzi z piłą. Och, strzałki mi zdziały. Dały nogę. Piłka. Dobra. Macie piłkę? Kręci się? Dobra. Piłka się kręci, tak? Kod mi uciekł. Niestety tak bywa czasami. Kręci się, dobrze. To teraz popatrzcie. Tu jest taka kratownica, już była o niej dzisiaj mowa. I teraz trzeba będzie już za pomocą tego. Normalnego skryptu policzyć, ile on musi zrobić kroków, żeby pójść do przodu, przepraszam, żadnego przodu, żeby pójść w prawo, żeby pójść w dół, żeby znowu pójść w prawo. Tutaj po prostu według tego, co macie tutaj, ile macie tych pól, to musicie sami zrobić. Ja mam tu jakąś określoną ilość i wy też macie określoną ilość. Więc dlatego nie za bardzo sugerujcie się temu, jakie wielkości ja tam napiszę, ale musicie sami policzyć. Czyli na samym początku idę sobie prawo i na moje oko wychodzi tu, że ona powinna raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, dobra, najpierw wyciągnę wszystkie bloczki, które będzie trzeba, czyli idzie prawo, w dół, w prawo. I to jest finito, tak? Tak powinna iść. Nic więcej. I teraz policzcie sobie sami u siebie, ile tych krateczek po drodze macie w prawo, ile w dół, a ile w prawo znowu. I tak trzeba je tu po prostu pozmieniać. Ja mam tu chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak wyjdzie źle, zawsze możemy poprawić. Tu chyba są trzy, a tu są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13 chyba jest. Chyba mam 13. Generalnie można to przeliczyć, albo można powiedzieć, wszystkich okienek tutaj jest 20, a tu się na szóstym zaczyna, czyli jaki wynik mamy. Spróbujmy. Widzicie, przetoczyła się piłka, zabrakło mi o jeden. Ale zaraz to i tak zrobimy, bo ta piłka powinna do czegoś przejść, prawda? Bo inaczej, jeżeli tu niczego nie będzie, no to po prostu nie przejdziemy do następnej planszy, a tam co najmniej te cztery plansze by wartało zrobić. No więc słuchajcie, tak? Do czego by piłka mogła dążyć? Bramki rysować mi się nie chce już o tej porze. Pozdrawiam cię, Edyta. Edyta 2. Ja zaraz postaram się skończyć, tylko znajdę coś, co by nam mogło zakończyć tą piłkę. Właściwie to wiecie co? Skoro mamy mistrzostwa, to niech będzie, że jak się już dotoczyła. Zawiesiła się, Emilia? A czego nie widziałaś? Ja wybieram tort, że nasza piłka ma się potoczyć do tortu. Muszę go zrobić mniejszego. A dobra, czekaj zaraz. Muszę tort zmniejszyć. Okej. Okay. Piłka musi wrócić na początek, a tor musi iść na koniec. O, ok.
Nie, tylko bardzo cię proszę. Dobra. Jeszcze raz. Musimy mieć włączoną kratownicę. Musimy mieć włączoną kratownicę, żebyśmy po prostu widzieli, ile mamy kroków do przebycia. Po tym, jak dzieciaki jedne ułożą sobie tutaj kot, warto po prostu wymienić się tabletami i niech drugie, ten kot chodzi mi tutaj w tej czarnej kratownicy, którą sami narysowaliśmy. Jak jedne dzieciaki ułożą, jak powinna się piłka potoczyć, czyli prawo, lewo, góra, dół, to drugie dzieciaki powinny wtedy dostać ten tablet i w tym momencie oni już za pomocą tych naszych klocków sobie kod zapisują. Dobra. Tutaj mamy zapisany ten kod od piłki. Tu miałam zwiększyć. I teraz tak. Dopadłam tort, więc powinno mi się wtedy pojawić druga scena. Ja na niej nic rysować nie będę. Chodzi mi o to, żeby było coś takiego, że jak dojdę do tego tortu, okej, jest to, że jak dojdę do tego tortu, czyli znowu to, co już dzisiaj kilka razy żeśmy wykorzystywali, czyli jak spotkają się te dwa, to powinno być tak, że tutaj przejdę sobie na planszę numer 2. No i zobaczymy, czy tak będzie. Idę na planszę pierwszą. Puszczam naszą piłkę. Jestem na drugiej, widzicie? I teraz tak, jak dzieciaki sobie potem zrobią następną i następną i następną, to można coraz trudniejszą. Można tak zrobić, że gdzieś, jak ona jest trudniejsza, zaznaczamy jakieś żółte przejścia, czy coś takiego. Generalnie proponuję, żebyście sobie zobaczyli kodable, kto nie kojarzy i zobaczyli, jak te plansze tam wyglądają i potem stopień trudności zwiększać. I tak jak mówię, proponuję, żeby wszyscy najpierw zrobili sobie te plansze z tymi polami i strzałkami, które sobie dodają. Poukładali kod, a potem niech ci następni spróbują do tego kodu, który był w tych czarnych rameczkach, ułożyć kod za pomocą tych, jak ona się nazywa, tych naszych bloczków, które tu są. I wtedy wiecie, no bo jak się samemu zrobiło, no to się wie, a jak się cudzy kod układa, to też jest troszeczkę inaczej, nie? Coś się zacina. Może się zacinać, wiecie dlaczego? Popatrzcie się. Staramy się tak nie robić, tu idziemy do piłki. Staramy się tak nie robić, żeby były dwie rzeczy, kiedy kliknięto w zieloną flagę. Bo czasami właśnie się nam z tego powodu zetnie, ale czasami tak korzystamy z tego, że w zależności od tego, jak to ułożyliśmy, to pierwszy zacznie się jako pierwszy wykonywać, a potem to drugie pójdzie. I ona tak zrobiła właśnie, że zaczęła się najpierw kręcić, a potem się dopiero przesuwała. O, następna osoba ma. Mieliśmy tam kółko i krzyżyk i teraz jak już macie tyle wiadomości, to spokojnie możecie potem zrobić, że ten, kto wygrał, klika w swojego kotka, pojawia mu się następna scena i tam się coś innego pojawia, hura, hura, ja wygrałem. Więc wasze wiadomości już są na tyle duże po dzisiejszym spotkaniu, a podejrzewam, że i po tym, co robiliście, że do każdej z tych rzeczy możecie sobie teraz dorobić ciąg dalszy. Tak, żeby można było rozbudować to wszystko, co zrobiliśmy. I nie bójcie się, że tego jest dużo. Zrobicie jedną, drugą, trzecią. Macie to zapisane, to sobie do tego wrócicie. I nie będzie żadnego problemu do tego, żeby sobie. No właśnie, a dzieciaki mają swoje pomysły, więc wy możecie coś pokazać jako wstęp, a oni to po prostu zwyczajnie rozbudują. Tym bardziej, że sami jeszcze potem powymyślają, co ma zastopować, którymi polami można przejść, którymi nie można przejść i tak dalej. I dużo z tych rzeczy, które znacie już na mapę czy na coś innego, też spokojnie możecie tutaj przerobić, choć nie wszystko. Bo niektórych rzeczy się po prostu nie da tu zrobić, bo się nie da, bo jest, ten program jest na początek. Ale i tak, jak widzicie, to dużo rzeczy można tu zrobić. I dużo ciekawych rzeczy. Tym bardziej, że jeżeli jeszcze to spleciecie,
No, dokładnie. Nieraz tak było, że oni coś mi pokazali, czego ja nie załapałam. O, przechodzi. No, widzicie. Brawo. Kto musi uciekać? Temu bardzo dziękuję za dzisiaj spędzony wspólnie czas. Ja tym jeszcze jestem. Jak ktoś ma pytania, albo chciałby jeszcze coś innego spróbować, na przykład sudoku sobie zrobić, albo ciąg dalszy tego, to ja zostaję dalej. Jak macie pytania, no to możemy coś jeszcze zrobić, rozbudować. Więc czekam na Was. Czekam na Wasze pytania. Dziękuję, też życzę miłych wakacji. Życzę Wam odpoczynku, bo się. Czy dostałem coś na mnie, żeby muszę się rozliczyć? Wiecie co? Aniu, 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 Aniu. Jest pytanie, czy będzie jakieś coś, że ktoś był na szkoleniu dzisiaj. Czekajcie, czekajcie, żeby się mistrz szkodowania ujawnił, to napiszę Wam, co z zaświadczeniem dzisiejszego webinaru. Halo, halo, Aniu. Wszystkim się należy przerwa. Myślę, że to już takie certyfikaty będą dopiero na koniec projektu. No to jest właśnie. Ja wiem, bo sama też zbieram te różne papierki. Także ja to w zupełności rozumiem. Wiecie co, sama jako wicedyrektor wiem i cieszę się, że jak ludzie to przynoszą, nie właśnie dla papierka, tylko właśnie jak się potem podzielą tym, co się dowiedzieli i jak jeden od drugiego się nauczy. Ja wręcz jestem za tym, żeby różne osoby się różnych rzeczy, różnych rzeczy, żeby się uczyli i potem się podzielili tym, czego się nauczyli. No bo to wiecie, sami jak uczycie, to dużo więcej zapamiętujecie. Ktoś ma jakieś pytania oprócz tych? Tak, bo wy macie w projekcie 4 godziny, bo 3 godziny są, o właśnie. Tak, bo 3 godziny są, szkolimy się czegoś, 1 godzina to jest właśnie na to rozwiązywanie waszych problemów. Albo coś musimy tu. No, cieszę się, że Wam się podobało. Mówię, sukces to podstawa. Jak nie wyjdzie, to potem wiecie. Ani my, ani oni. Ani my, ani oni nie mają nic z tego, nie? Tak, będzie ok. Będzie ok. Nie jesteście same. Dostaniecie zaświadczenia. A i tak muszę powiedzieć, że przez ten projekt się można nauczyć dużo więcej, niż gdybyśmy poszli na niejedno szkolenie. Dziękuję. Zapraszam na następne webinary. Będą różne tematy.